Zaczynamy nowy sezon z nowymi nadziejami, sezon 22-23, oby lepszy, no musi być lepszy niż poprzedni. 12 miejsce, które było wielkim, wielkim zawodem dla wszystkich ludzi związanych z Jagiellonią Białystok. Dzisiaj na stadionie przysłonecznej, ja wiem, z 6-7 tysięcy kibiców. Tutaj Jagiellonia przed sezonem rozpoczęła akcję Bijemy Rekord, chodziło o sprzedaż karnetów tych meczowych na cały sezon. Nie powiodło się to tak do końca, jeszcze ten rekord nie został pobity, a też nie jest to jakaś wielka liczba. Tam około 4,5 tysiąca karnetów do sprzedania. Przypomnę, że Widzew Łódź, który w tym sezonie debiutuje w Ekstraklasie, ponownie wraca do niej. Rok w rok sprzedaje tych karnetów 16-17 tysięcy. No ale to już inna historia, inna tradycja. My jak zwykle mamy tych kibiców i bardziej zagorzałych, i tych stałych, i tych nowych. No i tutaj ja muszę wspomnieć o pewnej nowej kibicce. Tak może nie do końca kibicce Jagiellonii, ale niedawno byłem na odpoczynku, na wczasach w Jantarze i tam poznałem panią Karolinę z Kubą i z Blanką. I tak się jakoś zgadało, jaki ten świat jest mały, że pani Karolina to w sumie związana jest i z Jagiellonią Białystok, i z miastem Gliwice. Otóż pochodzi z Gliwic, mieszka w Warszawie, ale w tej Warszawie poznała Michała Pazdana, kiedy grał ten w warszawskiej Legii. No i tak się składa, że dzisiaj ma chyba rozdarte serce. Nie wie, czy kibicować Michałowi Pazdanowi, czy Piastowi Gliwice, a może jednym i drugim. Może panią Karolinę zadowoliłby w tym meczu remis. W każdym razie pozdrowienia do Warszawy, bo z tego co wiem, już słucha nas w Warszawie. I Jagiellonia i Piast zaczęły mecz. Piast już w pierwszej akcji w polu karnym Jagiellonii Białystok, ale zażegnał niebezpieczeństwo nasz, zdaje się, nowy nabytek Mateusz Skrzypczak, który dzisiaj w roli jednego z trzech środkowych obrońców z Michałem Pazdanem i Bogdanem Cyru. Zaraz o składach więcej powiem, dlatego że Piast Gliwice tutaj oczywiście pod wodzą Waldemara Fornalika rozpoczął dość aktywnie, dość ambitnie i szybko przeniósł grę na połowę Jagiellonii, pod pole karne Jagiellonii. No i teraz zagranie w pole karne drużyny z Białegostoku, ale tutaj wychodzimy, Nene wybija piłkę, Bogdan Cyru jeszcze z pola karnego, no i Jesus Simas przejmuje to na środku naszej połowy. Podanie niedokładne do Bartosza Bidy. Więc Piast odzyskuje piłkę, ale dobre wejście, obronna akcja Andrzeja Trubechy. I czy będzie aut dla Jagi, czy dla Piasta? Sędzia pokazuje, że jest aut dla Piasta Gliwice. Czy Michał Chrapek tę piłkę traci i faul jeszcze na naszym zawodniku, więc szybko składy. Jagiellonia w następującym zestawieniu. W bramce Zlatan Alomerowicz. W bramce Alomerowicz w obronie. Nowo pozyskany z Lecha Poznań Mateusz Skrzypczak plus Bogdan Cyru i Michał Pazdan. To ta trójka środkowych. Na wahadłach mamy z lewej strony Bartłomieja Wdowika i Tomasza Przykila z prawej strony. W środku Martin Pospisil i Rui Nene, debiutujący w Jagiellonii Portugalczyk, pozyskany z Santa Clara. Dalej mamy na skrzydłach jak gdyby Jesusa Imaza z prawej strony, z lewej Bartosza Bidę. No i szansę dzisiaj znowu w pierwszym składzie od nowego trenera Jagiellonii Macieja Stolarczyka dostaje Andrzej Trubecha w ataku. Na ławce rezerwowych Jagiellonii mamy bardzo dużo młodzieży, nastoletni zawodnicy, m.in. bramkarz Sławomir Abramowicz, potem jest Izrael Puerto, Fiodor Czernych, Oliver Wojciechowski, Mark Gual, Jakub Lewicki, Bartosz Bernatowicz, Mateusz Kowalski, Wojciech Łaski. No, wielu z nich pewnie kibice Jagiellonii w ogóle nie kojarzą, ale być może zaczną kojarzyć w miarę upływu sezonu. Jagiellonia w tej chwili próbuje ataku z linii środkowej, Bogdan Cyru w kierunku Bartosza Bidy, ale tam na piłkę czekał Franciszek Plach, bramkarz Piasta Gliwice. Nasz bramkarz w czarnym stroju, podobnie jak bramkarz Piasta, nasz z czerwonymi elementami Plach, właściwie czarny, jednolity strój bramkarski, więc on w bramce Słowak, w drużynie z Gliwic. W obronie oni też grają trójką środkowych, Słowak Tomasz Huk, Jakub Czerwiński i Ariel Mosur. Na wahadłach Arkadiusz Pyrka, po prawej, po lewej Grek Aleksandr Skatranis, w środku Anglik Tom Hetley i Michał Krapek. Dalej Grzegorz Tomasiewicz pozyskany ze Stali Mielec, z przodu Estończyk Rauno Sapinen i Kamil Wilczek doświadczony. Jagiellonia pod polem karnym drużyny z Gliwic. Dośrodkowanie Przykryla zablokowane przez Toma Hetleya. Jeszcze Anglik idąc na wślizgu zasugerował sędziemu asystentowi, że nie będzie rogu, będzie out, że to Przykryl ostatnie piłki dotykał, ale sędzia asystent stał blisko, pokazał chorągiewką w kierunku bramki rywali. Piłka w pole karne, Pospisil do Wdowika, Wdowikowi piłka zeszła z prawej nogi, wyszło z tego podanie na drugą stronę boiska do Przykryla, z lewej na prawą. Ten do Pospisila, ten do Imaza, Imaz do Nene, Nene do Cyru. Cała Jagiellonia praktycznie na połowie drużyny z Gliwic, ale teraz wróciliśmy na naszą, bo tutaj Mateusz Skrzypczak został zaatakowany przez Kamila Wilczka. Oddał piłkę do Pazdana, ten do Nene. Nene
do Trubechy, Trubecha na własną połowę do Pazdana. Pazdan przerzucił piłkę z lewej strony na prawą do Martina Pospisila. Ten przyjmując wrócił na własną połowę i do środka do Nene. W kole środkowym Portugalczyk. On tutaj nie drybluje, on szuka od razu dobrego, prostego podania do Pazdana. Ten w lewą stronę do Wdowika, Wdowik do Bidy. Wymiana podań na połowie Piasta. Jeszcze Nene i jest Bartosz Bida przed polem karnym. Będzie strzał za pola karnego Bidy. Jest strzał bardzo niedobry, słaby, ale akcja Jagiellonii mogła się podobać, bo tam wymiana podań kilku z pierwszej piłki. Nene, Wdowik, Bida, podciągnął Bida na wprost bramki Franciszka Placha z zapola karnego, 20-21 metr, oddał ten strzał, no ale piłka wyraźnie zeszła mu z prawej nogi, w związku z tym ta piłka poleciała za bramkę, za prawy słupek bramki i tak to właśnie wyszło, od bramki drużyna Piasta Gliwice. I na naszą połowę zagrywają piłkarze w niebiesko-białych strojach. Oni mają koszulki niebieskie z białymi rękawkami, białe spodenki, białe getry. Jagiellonia tradycyjnie, mówiłem, bramkarz Jagi w stroju czarnym, a Jaga w pasiakach żółto-czerwonych, czerwone spodenki i żółto-czerwone też getry. Strata piłki i Maza na naszej połowie, piłka do Wilczka. Wilczek pozbawiony jej przez Cyru, Jagiellonia rusza do ataku. Martin Pospisil trochę tę akcję zatrzymał, zagrał w prawą stronę do swego rodaka Przykryla, ale piłka dotarła nie do niego, a do Ariela Mosura. Mosur w aut i będzie jeszcze piłka po nodze Bartosza Bidy. Aut dla rywali, czyli drużyny z Gliwic. A zatem Piast na własnej połowie, po lewej stronie boiska. I Mosur rozgląda się w lewo, w prawo, komu tu rzucić. Po linii na Wilczka ta piłka. Wilczek głową strącił, ale do naszego Nene. Nene utrzymał się przy piłce. No niestety podał niedokładnie do Andrzeja Trubechy. Swoją drogą zagrał sobie Andrzeju. Słowo powiem, bo rywale ruszyli lewą stroną pola karnego. Jest tutaj Michał Chrapek. Przy nim pilnujący go Przykryl. Schodzi na prawą nogę Chrapek w pole karne. Za wysokie podanie piłka nie dochodzi do Estończyka Rauno Sapinena, który gra w masce. W masce Zorro, widać tam jakiś problem z nosem ma Estończyk, no i akcja Piasta zakończona. A wracając do Andrzeja Trubechy, on wiadomo swoje szanse dostawał i od trenera Mamrota, i od trenera Nowaka, teraz od Macieja Stolarczyka. Ciekawa rzecz jest taka, że do tej pory w Jagiellonii grał z numerem 13, z tą z 13 strzelił jedną bramkę dla Jagiellonii w bardzo ważnym meczu, wygranym 2-1 z Zagłębiem Lubin. Ale teraz postanowił coś zmienić. Wcześniej zmienił fryzurę, zdobył bramkę. Teraz zmienił numer. Nie 13, być może pechowa dla Andrzeja, a 74. I z takim właśnie numerem dzisiaj w ataku Jagiellonii Białystok Andrzej Trubecha. Sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy gwiżdże. Przewinienie jednego z graczy Jagiellonii, zdaje się Bartosza Bidy, bo wezwał właśnie Bidę Daniel Stefański do siebie na drobną rozmowę umoralniającą, dyscyplinującą. Bida faulował, zdaje się, Grzegorza Tomasiewicza. Akurat tego piłkarza bardzo łatwo rozpoznać po filigranowej sylwetce. Wcześniej w Stali Mielec, dzisiaj w Piaście Gliwice. Zawodnik mierzący 160 cm wzrostu. No taki, byśmy powiedzieli, kieszonkowy pomocnik. Cytując tutaj byłego trenera Jagiellonii Białystok, obecnie selekcjonera naszej kadry Czesława Michniewicza, taki breloczek. Oczywiście z pełnym szacunkiem dla umiejętności Grzegorza Tomasiewicza, który bardzo dobry sezon w samym poprzednim sezonie zaliczył w Stali Mielec. Rozegrał 30 bodaj dwa mecze, strzelił chyba z 8 bramek. No i zapracował na prawdopodobnie lepszy angaż, lepsze zarobki w drużynie z Górnego Śląska, w drużynie Waldemara Fornalika. Za nami 8 niespełna minut gry na Stadionie Przysłonecznej. Pierwsza kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok, Piast Gliwice 0-0. Piłka w pole karne Jagi. Dobry powrót Pospisila, wybija, ale zgarniają to rywale. Właśnie Tomasiewicz w pole karne. Prosto w ręce Zlatana Alemerowicza. Żółte bramkarskie rękawice Zlatana odbijają się na tle jego czarnego stroju. Piłka do Imaza. Imaz do Trubechy. Zatrzymany Trubecha przez Czerwińskiego. Piłka do Hetleja. Hetlej ze środka własnej połowy do własnego bramkarza. Plach nie może łapać. Wybił na linię środkową. Tutaj Chrapek zgasił tę piłkę dobrym też podaniem od razu do Katranisa. Grek na własną połowę wraca z piłką. Pozbawiony przez Trubechę i Imaza piłki. Imaz przeciwko Katranisowi. Dobre podanie w prawą stronę do Przykryla. Przy nim Ariel Mosur. Dribbling Tomasza. Zablokowany przez Ariela Mosura. I Tomasz Przykryl wywalczył rzut rożny dla Jagiellonii Białystok po lewej ręce Franciszka Placha.
To jest w tym momencie początek 9 minuty gry. Jaga 0, Piast 0. No i dobra okazja dla Jagiellonii, żeby przynajmniej postraszyć się jakimś groźnym strzałem zespół z Gliwic i bramkarza tej drużyny Słowaka Franciszka Placha. Dwóch piłkarzy Jagi przy piłce. Prawonożny Martin Pospisil i lewonożny Bartłomiej Wdowik. Który z nich będzie tę piłkę wbijał w pole karne? Robi to Pospisil. Wybijają rywale za pole karne. Tutaj na piłkę czekał na środku połowy Piasta Tomasz Przykryl. Zagrał na środek naszej połowy do Zlatana Lemorowicza. Zlatan, no tak nieśmiało atakowany delikatnie przez Sapinena, ale już odpuścił Estończyk, a Zlatan wraca z piłką w kierunku własnego pola karnego. Podszedł do piłki Mateusz Skrzypczak, dostał ją na środek naszej połowy, podał do Pospisila, ten w lewą stronę do Pazdana, Pazdan w prawą przez szerokość całą boiska do Cyru do Nene. Nene schodzi z lewej strony podaniem też do Skrzypczaka do środka. Skrzypczak zamarkował podanie w lewo, podał w prawo do Bogdana Cyru. Bogdan piłkę do prawej strony do Bidy. Bida piętką w kierunku Przykryla, ale podanie niecelne. Walka teraz o piłkę pomiędzy Cyru i Sapinenem. Lepszy w tej walce jeszcze z pomocą Skrzypczaka Rumun z Jagiellonii Białystok. Gra przeniesiona z prawej strony na lewą teraz. Tam był Bida, nie Bida, a Wdowik, ale piłkę stracił. No i jest Tomasiewicz po prawej stronie boiska. Doskoczył do niego znakomicie Michał Pazdan. Piłka wybita w aut. Na środku naszej połowy, po prawej stronie ataku Stali, chciałem powiedzieć Stali Mielec, bo Tomasiewicz przy piłce, oczywiście Piasta Gliwice, a drużyna gości z Górnego Śląska. Teraz Jagiellonia cofnięta całą drużyną na własną połowę. Rywale mają na swojej tylko czterech graczy. Pozostała siódemka atakuje naszą połowę i pole karne Jagiellonii. Krótka wymiana podań na środku. Piłka do Hetleja. Hetlej w lewą stronę i na własną połowę do Mosura. Mosur jeszcze bardziej w lewo do Greka Aleksandrosa Katranisa. Ten w pole karne. Tutaj jest zagranie piłki Wilczka głową do Sapinena. No ale tutaj Rauno Sapinen nie mógł tego podania przyjąć, bo też było złe, niedokładne, główka Wilczka niedokładna, piłka wyszła za linię końcową boiska i w 11 minucie spotkania przy wyniku 0-0 słyszą Państwo doping kibiców Jagiellonii Białystok. Nie jest to oczywiście komplet, tutaj do kompletu to brakuje jeszcze z 2/3 zapełnionych miejsc. Ciekawa rzecz, na stadionie też jest oczywiście sektor kibiców gości na stadionie w Białymstoku i na tym sektorze zajmowanym przez kibiców drużyn przyjezdnych dzisiaj czterech kibiców Piasta Gliwice. Jakoś tak podzieleni też dwa rzędy, dwóch gości siedzi w czwartym, dwóch kolejnych stoi przy takim tunelu wprowadzającym kibiców gości właśnie na ich sektor. Ale wracamy do gry, bo Piast znowu jest na połowie Jagiellonii. Tomasiewicz w linii końcowej, piłka w pole karne. Tutaj skaczą rywale, skaczą nasi zawodnicy. Imaz piłkę dostał przed polem karnym i teraz dalekim podaniem w kierunku Bidy. No znowu niedokładne to podanie Imaza. Bida też miał przeciwko sobie dwóch graczy z Górnego Śląska. Przy nim był Tomasz Huch, był przy nim także Tom Hetley. Nie miał szans filigranowy Bartosz Bida w starciu z dwoma graczami wyższymi o głowę i silniejszymi też zdecydowanie od niego fizycznie. Znowu rusza Piast na naszą połowę, tym razem za sprawą ich kapitana Jakuba Czerwińskiego. Też charakterystyczna postać z łysą głową, świecącą właściwie, tak byśmy powiedzieli, że bardzo zadbana ta łysina Jakuba Czerwińskiego. Pięknie błyszczy w Jupiterach na stadionie Przysłonecznej. Przysłonecznej słońca nie ma, ale też dobra pogoda do gry, bo jest zachmurzone niebo. Piłkarze taką pogodę lubią, nie pada, więc spokojnie można tutaj oddychać, łapać ten oddech, który z każdą minutą staje się coraz cięższy, ale dzisiaj lipiec jakby taki bardziej wrześniowy, byśmy powiedzieli, w Białymstoku. I z tej racji piłkarze mają naprawdę kapitalne warunki do gry. Chorągiewki na stadionie, w narożnikach boiska, na boisku ani drgną, więc wiatr nie przeszkadza. Boisko skropione, zroszone, piłka lata jak po stole, więc wszystko sprzyja temu, żeby grać po prostu znakomicie i zdobywać punkty. No, to tyczy się Jagiellonii, chciałoby się tutaj powiedzieć oczywiście, niech wygra lepszy, no ale dlaczego nie ma być Jagiellonia lepsza? Tego byśmy sobie życzyli wszyscy, którzy mamy żółto-czerwoną krew w żyłach. Jagiellończycy rozpoczynają rzutem wolnym sprzed własnego pola karnego. Zlatan Aleomerowicz na Trubechę. Trubecha przegrał główkę, piłka do Tomasiewicza. Tomasiewicz o nogi Wdowika, walka w środku boiska o piłkę. Jest Bogdan Cyru, jeszcze jest Trubecha. Wilczek tam piłkę opanował na chwilę, już ją stracił, ale znowu ją odebrał.
przy pomocy też troszkę błędu naszego zawodnika, podanie pod nasze pole karne. Tutaj troszkę ryzykuje Tomasz Przykryl, ale przy nim Tomasiewicz nie sfaulował, choć chciał sięgnąć za koszulkę. No i próba wyjścia Jagiellonii z własnej połowy prawą stroną. Jest Imas, pokazuje się Przykryl. Imas stracił piłkę, niepotrzebny dribbling, odzyskał ją na chwilę Trubecha, ale złym podaniem uruchomił Katranisa. Katranis do Chrapka, Chrapek do przodu do Ruano Sapinena. Estończyk z lewej strony pola karnego. Jest przy nim Cyru. Podanie dobre do Katranisa. Lewa strona pola karnego. Poradził sobie Portugalczyk Nene. Nie poradził sobie zdaniem sędziego. W każdym razie nie fair, bo zdaniem sędziego przy linii końcowej boiska Portugalczyk Rui Nene, debiutujący dzisiaj w Jagiellonii Białystok, sfaulował gracza Piasta Gliwice. No i Piast będzie miał taki w hokeju na trawie, powiedzielibyśmy, krótki róg, bo to prawie na linii końcowej, ale tak w połowie drogi pomiędzy linią boczną boiska i boczną linią pola karnego po prawej stronie gry, pole po prawej ręce Zlatana Alomerowicza. Więc czekamy, jak Jagiellonia się z tego wybroni, więc czekamy, że tutaj będzie wszystko w porządku, że Jagiellończycy nauczyli się bronić przy stałych fragmentach gry, bo to czasami było ich problemem. Od choćby mecz z Lechem Poznań, sparingowy przegrany 1-2 po dwóch golach Milicza, Aleksandra Milicza po rzutach wolnych w końcówce spotkania. Wracając do Lecha Poznań, to ten się dzisiaj nie popisał. Mistrz Polski na inaugurację u siebie przegrał ze Stalą Mielec 0-2, ale to jego problem. Tom Hetley będzie piłkę dokręcał. Takie będzie ostre chyba dośrodkowanie w pole karne. Tam jeden z naszych obrońców głową. Tym obrońcą był Mateusz Skrzypczak, dobrze ustawiony przy bliższym słupku. Teraz zebrał gratulacje, podziękowania i od Bartłomieja Wdowika, i od bramkarza, jak i Zlatana Alomorowicza, ale po interwencji Skrzypczaka piłka wylądowała za linią końcową po drugiej stronie boiska i tym razem lewonożny Grek Aleksandros Katranis biegnie, a właściwie to maszeruje do narożnika jagiellońskiej połowy po lewej ręce Zlatana Alomerowicza i zobaczymy, jak tym razem wyprowadzą ten stały fragment gry piłkarze Waldemara Fornalika. Prawa dłoń Katranisa uniesiona, piłka w powietrzu, w polu karnym, skaczą rywale, skaczemy my, główka, odbita piłka za pole karne Jagiellonii, zbiera to Tomasiewicz, znowu w pole karne, na walkę wychodzi Zlatan Alomerowicz, spokojnie, dwóch piłkarzy Jagi przewróconych w polu karnym, ale sędzia nie gwiżdże, bo piłka ląduje w rękach naszego bramkarza, więc wszystko w porządku, gra toczy się dalej. 15 minut spotkania za nami, no bez celnych strzałów jak na razie, bez jakichś groźnych akcji w jednym czy drugim polu karnym. Taki mecz na razie na rzeczywiście 0-0, no ale cały czas czekamy na to, że może coś nam się tutaj powiedzie, że to my pierwsi stworzymy sytuację, po której będziemy cieszyć się z gola Jagiellonii Białystok. Jaga na środku własnej połowy. Troszkę niedokładnie Chrapek, ale jego błąd, nie Chrapek, a pospieszyli, jego błąd naprawia Nene. Piłka zabrana Chrapkowi. Rywale wybili to w aut. No i teraz aut będzie z prawej strony boiska wyrzucać ze środka naszej połowy Bogdan Cyru. Rumun jeszcze piłkę otarł. Widać tam po tej zroszonej murawie nabrała poślizgu, żeby nie uciekła mu z dłoni. To ją wysuszył o koszulkę, podał do Imaza, Imaz do Nene, Nene dobry dribbling na lewą nogę, ale podanie już złe do Przykryla, rywale też niedokładnie, do Cyru, Cyru do przodu przez linię środkową do Bidy, Bida do Przykryla, Przykryl schodzi z piłką do środka, podaniem chciał, ale zablokowany przez Mosura i piłka trafia do Michała Chrapka, ten do przodu do Tomasiewicza, Tomasiewicz głową pod nasze pole karne, ale dobrze na środek naszej połowy, czujnie z bramki wyszedł Zlatan Alomerowicz, piłka posłana na połowę rywali, tam Hetli, ale na spalonym był, zdaje się, Ruano Sapinen albo Kamil Wilczek, więc rzut wolny pośredni dla Jagiellonii Białystok z naszej połowy po offside gracza gliwickiego Piasta. Piłka ze środka do Pospisila, ten znowu do środka do Nene. Nene drybluje, ciągnął go za koszulkę rywale, Grzegorz Tomasiewicz, ale Nene silniejszy fizycznie. Sędzia puszcza cały czas grę, przewrócony Portugalczyk, sędzia nie gwiżdże, bo piłka jest to pod nogami Michała Pazdana. Michał ma na plecach Sapinena, podaje do tyłu, do Skrzypczaka. Mateusz Skrzypczak, młody zawodnik w poprzednim sezonie, tam jakiś jeden epizod w Lechu w Ekstraklasie, tak grał w rezerwach, ale tutaj w Jagiellonii przynajmniej na początku w defensywie współpracuje z Pazdanem i z Cyru bardzo dobrze. Jagiellonia pod polem karnym rywali. Zmienił stronę z lewej na prawą Jesus Imas. Podaje do Nene. Nene kółko w lewo, kółko w prawo, podanie do Trubechy. Trubecha piętą za siebie do Imaza, ale tam przykryli naszego zawodnika piłkarze z Gliwic. Oddali nam jednak za darmo na środku Wilczek niedokładnym podaniem do Pospisza.
Schiele. Martin rozciąga grę w lewą stronę, na środku połowy Piasta, próbuje zejść piłką do środka Wdowik. No nie, znowu niedokładne podanie, przerywa tę akcję Jakub Czerwiński. Teraz rywale wychodzą w 4-5 przeciwko 3 Jagiellończykom. Przewaga liczebna pod naszym polem karnym rywali, jest sytuacja sam na sam, ale zablokowany w ostatniej chwili ślizgiem kapitalnym Bogdana Cyru. A Jakub Czerwiński, no tutaj zabrakło instynktu killera Czerwińskiemu, wyszedł z akcją, przerwał akcję Jagiellonii przed własnym polem karnym i w tej kontrze 5-3, no był w sytuacji sam na sam i jeszcze tam jakoś za jego pleców też wyskoczył przed naszego bramkarza Zlatana Alomerowicza Bogdan Cyru. A w międzyczasie żółta kartka dla Michała Chrapka, który chyba poirytowany tym, że Piast nie wykorzystał tej znakomitej okazji do zdobycia gola z kontry, sfaulował naszego Bogdana Cyru. No i Chrapek dostał w tej sytuacji żółtą kartkę. Nie tak chciałby się pewnie w tej akcji zapisać w protokole. Chciałby może gola strzelić albo cieszyć się z kolegami, na przykład asystą, a tymczasem nie. No strata niestety kolejna na własnej połowie, tym razem Ruinenę. Nie popisał się. Podanie do Wilczka, Wilczek do Chrapka. Chrapek ma na plecach a przykryla, ten do środka. Chrapek oczywiście do Hetleja. Hetlej w prawą stronę do Huka. Huk do Mosura, nie, tam jest Tomasiewicz, nie, dokładne podanie w kierunku filigranowego pomocnika Piasta Gliwice. No i Michał Paznan pozwoli piłce opuścić plac gry, tylko czy to jest, a nie, ta piłka chyba jeszcze ciągle jest w boisku, zatrzymała się przy chorągiewce i tak teraz zagrzęźli w tym narożniku Michał Paznan i Grzegorz Tomasiewicz. No i teraz wreszcie mądre zagranie Wdowika. Ono. Dobrą tradycją naszych transmisji jest to, że czasami rwie się połączenie, no to inaczej być nie mogło dzisiaj, ale mam wrażenie, taką też nadzieję wyrażam, że to ostatnie, nie będzie więcej problemów z tym, żeby opisywać to, co dzieje się na boisku przy stadionie, na stadionie Przysłonecznej. To już jest 22 minuta spotkania, 0-0 w meczu Jagiellonii Białystok z Piastem Gliwice, ale kilkadziesiąt sekund temu zakotłowało się w polu karnym Piasta dobre, ostre dośrodkowanie z lewej strony pola karnego Wdowika do Martina Pospisila, ale w ostatniej chwili Czech zatrzymany przez obrońców Piasta Gliwice nawet nie oddał strzału, choć jechał tam bardzo ambitnie na wślizgu, chciał zaskoczyć bramkarza Piasta Franciszka Placha, no ale nawet nie zmusił go do interwencji. W międzyczasie Piast oddaje nam znowu piłkę za darmo i to jest piłka na aut bramkowy, więc będzie wznowienie gry od Zlatana Alomerowicza. Jagiellończycy będą tę piłkę wybijać z 5 metra przed własną bramką. Robi to Alomerowicz, właśnie podaje do Michała Pazdana w lewą stronę, ten do środka pola karnego do Mateusza Skrzypczaka. Skrzypczak z Michała Pazdana, Michał zbliża się do linii środkowej boiska, znowu do Mateusza Skrzypczaka do środka. W tej trójce środkowych obrońców Skrzypczak jest tym środkowym najbardziej, prawym środkowym Bogdan Cyru, lewym środkowym Michał Pazdan. Piłka znowu od Skrzypczaka do Pazdana, Pazdan na linii środkowej. Rozgląda się, komu to zagrać. Rywale kryją teraz nas na naszej też połowie, żeby nie było podania znowu do Skrzypczaka, więc Imaz wybiera podanie do przodu, ale tutaj przerywa akcję po raz kolejny kapitan Piasta Gliwice, który teraz sam sobie bije brawo, a przy okazji mobilizuje kolegów Jakub Czerwiński, Andrzej Trubecha, który tutaj chyba zamienił się pozycją z Bartoszem Bidą. Teraz Bida najbardziej wysunięty. Andrzej wygląda na zawodnika, który gra ofensywnego pomocnika po prawej stronie. Na lewej mamy Jesusa Imaza. Jagiellonia wprawdzie piłki nie ma, ale zostaje 6-7 graczami na połowie drużyny przeciwnej, bo rywale, konkretnie Ariel Mosur, wyrzucają piłkę za linii bocznej. Jest okazja, żeby ich podpresować i piłkę zdobyć. I tak też się dzieje. No nie wiem, dlaczego sędzia Daniel Stefański gwiżdże przewinienie Martina Pospisila. Martin ewidentnie piłkę wybił spod nóg Mosura, a jeszcze piłka po jego nodze, czyli Mosura, wyszła za boisko. Sędzia orzekł Daniel Stefański z Bydgoszczy, że to było zbyt ostre wejście, taką trochę nakładką na nogi Mosura, stąd też przewinienie. Zagwizdał faul naszego zawodnika, rzut wolny dla Piasta Gliwice. Mosur długo patrzył, komu zagrać do przodu, nikogo nie było, to podał do swego bramkarza do tyłu, do Franciszka Placha i teraz Plach na naszą połowę, Skrzypczak główkę wygrywa z przeciwnikami, ale podaje do Hetleja. Hetley ma przeciwko sobie dwóch rywali, dobre podanie w prawą stronę do Tomasiewicza, na wprost bramki Tomasiewicz, podanie w prawą stronę do Arkadiusza Pyrki, ten z prawej strony pola karnego i zablokowane to podanie przez naszych obrońców. Trochę było tam przypadków w tej sytuacji, ale ostatecznie piłka ląduje w rękach bramkarza Jagi Zlatana Alomerowicza.
Ten potoczył ją po murawie do Nene. Nene do Imaza. Imaz przyjął piłkę, obrócony też plecami do bramki rywali na własnej połowie. Podał do tyłu do Pospyszyla. Ten do Przykryla. Przykryl do tyłu do Bogdana Cyru. Bogdan ma Skrzypczaka w środku i podaje do Mateusza. Właśnie Mateusz rozgląda się znowu w prawo, znowu w lewo. Wybiera z lewej strony gry, pola gry Michała Pazdana. Michał do środka do Nene. Nene znowu do tyłu do Skrzypczaka. Budujemy ten atak pozycyjny wieloma podaniami. Teraz Skrzypczak z pominięciem kolegów z obrony podał prosty do przodu na połowę rywali do Pospyszyla. Ten do Cyru. Cyru podłączył się do akcji ofensywnej, ale piłka stracona, no i musi Bogdan wracać, bo znowu rywale mają, nie, teraz nie mają przewagi na naszej połowie, bo zatrzymał się w ogóle Tomasiewicz i podał do tyłu przed własne pole karne do Tomasa Huka. Huk po cichutku, delikatnie po trawie do Czerwińskiego. Czerwiński do Mosura, ten do Chrapka. Chrapek znowu na własną połowę do Mosura. Mosur przez całą szerokość swojej połowy w prawą stronę do Tomasiewicza. Tomasiewicz do Pyrki. Pyrka przyjął na raz, na dwa, na trzy, podaje na linię środkową do tyłu do Huka. Huk to Hetleja. Jagiellończycy presują, ale tylko w okolicach linii środkowej. Nie wchodzimy na razie na połowę rywali poza Bidą. Teraz Bida pokazuje swoim kolegom też, żeby też ruszyli do przodu. Podszedł Imaz, ale Mosur gra tę piłkę przez środek w prawą stronę do Tomasiewicza. No utkwiła ta gra jakieś 50-60 metrów od bramki Jagiellonii Białystok. Piast nie robi za bardzo ruchu do przodu. Jagiellonia też tej akcji nie przerywa. Czekamy na to, co zrobi Piast, jak się pomyli, jak wykorzystać ten błąd. Zobaczymy. Na razie rywale się nie mylą. Na razie rywale utrzymują się przy piłce, a Jagiellonia tej piłki nie może odebrać rywalom. Zagrali znowu w okolice linii środkowej. Mosur, dośrodkowanie w pole karne. No nie. Kombinowali, aż przekombinowali, a Ariel Mosur zagrał w kierunku Grzegorza Tomasiewicza. Tomasiewicz ni to ruszył, ni to zagrzęzł w blokach lekkoatletycznych, tak byśmy powiedzieli. No i piłka wylądowała na aucie przy Chorągiewce w narożniku boiska na połowie Jagiellonii Białystok po lewej ręce z Latana Alomerowicza. 27 minuta gry już rozpoczęta. Jagiellończycy remisują na własnym stadionie z Piastem Gliwice 0-0. Tak sobie obserwuję trenerów obu drużyn. Właściwie to Waldemara Fornalika w ogóle na razie nie widzę. On spokojnie sobie gdzieś tam siedzi na ławce rezerwowych swojego zespołu. Natomiast ten Maciej Stolarczyk, elegancko ubrany w ciemny, chyba czarny garniturek, biała koszula, czarny krawat. Teraz podszedł do niego jego asystent Mariusz Job. Jeszcze Maciej Stolarczyk obserwuje to oczywiście przez okulary, bo potrzebuje tych szkieł, żeby tutaj lepiej widzieć, jak jego piłkarze po boisku się poruszają, co robią. No i teraz taka krótka narada przy ławce rezerwowych Jopa ze Stolarczykiem. No i zobaczymy, co tam z tego wyjdzie, czy będą jakieś podpowiedzi z ławki rezerwowych od trenera Macieja Stolarczyka. Oczywiście do tego garniturko, żeby było modnie, bez skarpetek albo takie króciutkie, których nie widać, takie mokasynki jakieś, czy to sportowe bardziej obuwie, brązowe z białymi podeszwami. No elegancki Maciej Stolarczyk, trener Jagiellonii Białystok, ale oczywiście nie o to tu chodzi, żeby być modnym, a o to, żeby skutecznie prowadzić drużynę. Jagiellonia pod polem karnym rywali. Nene odcięty od podania w ostatniej chwili przez Toma Hetleja. Po klepie z Bartoszem Bidą był tam Imaz. Bida, Nene wszedł na strzał na lewą nogę, ale zanim do tego strzału się złożył, już piłka uciekła spod nóg, bo wybił ją Tom Hetley na aut. I Jagiellończycy w 28 minucie spotkania mają kolejną szansę, żeby zagrozić bramce Piasta Gliwice, tym razem po prawej ręce ich golkipera Franciszka Placha. No więc znowu lewonożny Wdowik i prawonożny Pospisil. Tym razem kto przy piłce? Wdowik w pole karne, rywale główkują. Imaz! Gol! Piłka strącona na środku pola karnego przez jednego z graczy Piasta, a może któregoś z naszych zawodników. Na 5 metrze Jesus Imaz, 29 minuta gry i Jesus strzela kolejnego gola. To 42 gol Jesusa Imaza w historii jego występów w piłkarskiej ekstraklasie dla Jagiellonii Białystok. Jeszcze 11 brakuje do wyrównania rekordu Tomasza Frankowskiego. Jak tak dalej pójdzie, to w tym sezonie będziemy mieli nowego, najlepszego strzelca w historii Jagi. Jesus Imaz, on wie, co w polu karnym drużyny przeciwnej robić. Nie pomylił się, piłka trochę przypadkowo mu spadła na nogę, a obrócony takim półobrotem uderzył z pierwszej z powietrza nad głową, między uszami bramkarza drużyny z Gliwic Franciszka Placha. Jagiellonia od 29 minuty prowadzi z Piastem Gliwice 1-0, a za chwilę oczywiście kibice razem z Zenkiem Martyniukiem zaśpiewają: zamiast przez Twe oczy zielone, to przez Twe bramki strzelone oszalałem. Ale na razie posłuchajmy Zenka Martyniuka.
No i teraz właśnie mamy ten moment, kiedy kibice będą skandować nazwisko strzelca gola, Jesusa Imaza. Jagiellonia Białystok, Piast Gliwice, 1-0 bramka. No oczywiście Jesus Imaz, bo któż by tutaj miał te bramki strzelać? Trwał długo ten taki serial, czy Jesus zostanie, czy nie zostanie. On nigdy nie powiedział, że odejdzie z Jagiellonii na 100%. On nigdy nie przymierzał się jakoś chyba na poważnie bardzo do przejścia do innego klubu. Tam kusiła go ponoć Lechia Gdańsk w grze. Ponoć była też trzecioligowa Wieczysta Kraków, no ale to wszystko okazało się nie do końca chyba poważne. W każdym razie Jesus wyjechał do Hiszpanii, przemyślał to, co miał do przemyślenia. Przyjął wreszcie warunki Jagiellonii, 3-letni kontrakt, najwyższy ponoć w historii białostockiego klubu, ale ten kontrakt Jesus już od pierwszego meczu zaczyna spłacać. Oczywiście Jaga jeszcze tego meczu nie wygrała, ale jest na dobrej drodze, żeby rozpocząć nowy sezon od tego, żeby zdobyć 3 punkty w meczu z piątą drużyną poprzedniego sezonu, drużyną Piasta Gliwice. Jagiellończycy w 29 minucie zdobyli bramkę. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Bartłomieja Wdowika. Nie wiem dokładnie, kto tę piłkę strącił na nogę Jesusa Imaza, czy był to gracz Jagi, czy Piasta, ale to kompletnie nie ma znaczenia. No może ma dla asystenta, gdyby był to gracz Jagiellonii, miałby tutaj gracz Jagi asystę. To wszystko się oczywiście da wyjaśnić w przerwie chociażby. Natomiast Jesus Imaz tutaj w 29 minucie zrobił to, co do niego należy. Piłka spadła mu na nogę w polu karnym. To Jesus z takich prezentów nie może nie skorzystać i Jaga dzięki temu prowadzi 1-0, a w tej chwili mamy początek 32 minuty spotkania. Piast, zobaczymy, jak zareaguje na to, na tą przykrą dla niego okoliczność przewagi jednobramkowej Jagiellonii Białystok. Czy tutaj Gliwiczanie ruszą zdecydowanie do przodu? No i też jak Jagiellonia się zachowa? Jak Maciej Stolarczyk tutaj będzie dyrygował teraz poczynaniami naszych piłkarzy? Bo można sobie tutaj założyć grę z kontry, ale można też pójść za ciosem, szybko narzucić swój styl gry rywalom na jego połowie, spróbować jak najszybciej zdobyć drugą bramkę, jeszcze w lepszym nastroju, z jeszcze lepszym wynikiem zejść na przerwę. Jagiellończycy na razie na własnej połowie, wymiana podań pomiędzy obrońcami, Bogdan Cyru, Mateusz Skrzypczak. No naprawdę nie przechwalić, bardzo podoba mi się Mateusz w tym meczu. Pewne interwencje, wyprzedza tutaj czy Sapinena, czy Wilczka. Na razie nie dopuszcza do żadnego niebezpieczeństwa wraz z kolegami. Też ważna interwencja, super ważna Bogdana Cyru przy tej sytuacji, kiedy rywale wyszli 5-3 z kontratakiem. Przed chwilą znowu dobra interwencja, tym razem na połowie rywali Skrzypczaka, ale Piast utrzymał się przy piłce. Jest Michał Chrapek do środka, do Toma Hetleja. Hetley do lewej strony, do Ariela Mosura. Ten znowu do Chrapka i Chrapek już jest na połowie Jagiellonii Białystok po lewej stronie boiska, ale wycofał na linię środkową do Hetleja. Ten na własną połowę do Mosura. Mosur do środka, do kapitana Piasta, do Jakuba Czerwińskiego. Czerwiński ma z prawej strony Tomasa Huka, ale zagra w lewą. No, ale zagrał do kogo? Do Katranisa. Katranis pole karne piłkę przyjął. Zagrał wszerz, ale był na spalonym i tutaj nasz Mateusz Skrzypczak jeszcze jakąś tam interwencję podjął, piłkę wybił dla świętego spokoju na drugą stronę boiska. Wout nie widział tego spalonego. Teraz dyskutuje z sędzią Stefańskim, że przy tej dobrej interwencji na połowie rywala była nakładka, że powinien być fałd dla Jagiellonii Białystok. Sędzia tego nie zagwizdał. Nie będziemy już do tego wracać, bo to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Jagiellonia rozpocznie w 33 minucie gry pierwszej połowy od własnego pola karnego, od rzutu wolnego, pośredniego, po spalonym Aleksandrosa Katranisa. Rzut wolny z własnego pola karnego będzie wybijał Zlatan Alomerowicz. Sędzia Stefański prosi Serba, też z niemieckim paszportem, żeby przyspieszył troszeczkę grę, żeby to wznowienie był łaskaw przyspieszyć. No i Zlatan wreszcie tę piłkę wybija daleko na połowę rywali, na połowie Piasta. Tutaj Trubecha wygrywa pojedynek główkowy z Hetlejem. Piłkę przejął jednak Tomasz Huk do Placha. Bramkarz Piasta z pierwszej na połowę Jagiellonii. Dobra interwencja Bogdana Cyru, wygrał z Sapinenem, ale piłka wróciła na połowę Piasta do graczy w niebiesko-białych strojach. Rusza tam Mosur. Minął jednego, minął drugiego, ale piłka zostaje na połowie rywali. Tomasz Huk do Arkadiusza Pyrki. Ten próbuje szarżować prawym skrzydłem, schodzi piłką na środek. Dobra interwencja Wdowika. Niestety piłka wraca do Arkadiusza Pyrki. Ten do Tomasiewicza. Tomasiewicz na prawej stronie na linii bocznej boiska. Naciskany przez naszych zawodników. Jagiellonia wychodzi coraz wyżej pressingiem, ale piłka trafia w pole karne Jagi. Prosto w ręce Zlatana Alomorowicza. Tutaj kibice biją brawo serbskiemu bramkarzowi Jagi za to odważne wyjście, ale też nie było to znowu takie bardzo ryzykowne, bo po prostu widział Zlatan, że on będzie pierwszy przy piłce
tak trochę efektownie, pod publiczkę byśmy powiedzieli, pośliznął się na pośladkach do tej piłki, dojechał do niej po trawie, złapał pewnie i teraz z murawy wybija na Trubechę. Trubecha głową do Bidy, faulowany zdaje się Andrzej Trubecha. Sędzia pokazuje, żeby grę zatrzymać. Było zderzenie być może głowami Toma Hetleja z Andrzejem Trubechą. Czołem Hetley z Piasta Gliwice w potylicę Andrzeja Trubechy. Teraz Anglik w duchu fair play podnosi naszego zawodnika. No i to będzie rzut wolny dla Jagiellonii Białystok. To jest 35. minuta gry w pierwszej połowie. Jaga prowadzi od 29. 1-0 z Piastem po golu Jesusa Imaza, jakżeby inaczej. No i Maciej Stolarczyk, no nie powiem, że spokojnie ogląda to spotkanie, bo 1-0 to nie jest żaden pewny wynik, to nie jest coś, co może zadowolić naszego trenera i naszych zawodników, jeśli chodzi o to, żeby spokojnie to dowieść do końca meczu, bo przecież jeszcze 10 minut gry do przerwy, cała druga połowa, a i sędzia doliczy w sumie pewnie z 5-6 minut, także tego grania jeszcze ohoho, albo i jeszcze więcej. Jagiellonia ma rzut wolny, jakieś 50 metrów od bramki Franciszka Placha. Martin Pospisil zostawił piłkę Wdowik, piłka znowu do Wdowika, do linii końcowej, piłka w polu karnym i Imas obraca się, ale nie ma jak oddać strzału. No, siła złego na jednego, zabrali mu piłkę rywale, ale też szybko stracili podanie od Sapinena do Pyrki. Niedokładne po nodze Pyrki, piłka wyszła w aut. Jaga zostaje z akcją na połowie drużyny z Gliwic po lewej stronie boiska, blisko linii pola karnego, na przedłużeniu linii pola karnego. Bartłomiej Wdowik piłkę będzie wyrzucać z autu, podaje do Bidy, Bida przy linii końcowej, nie ma spalonego z autu oczywiście. Bida drybluje, siatkę zakłada, wpada w pole karne, Bartosz Bida do Imaza, nie, to nie była tam Imaza, tam był Andrzej Trubecha, ale ostatecznie przed nim był jeszcze Anglik Tom Hetley i dzięki niemu rywale obronili się przed stratą gola, ale nie obronili się przed rzutem rożnym. W 29 minucie, dokładnie z tego samego miejsca, tam dwóch piłkarzy było ustawionych w narożniku, a więc korner dla Jagi. No i znowu prawonożny Pospisil i lewonożny Wdowik. Wtedy dośrodkowywał Wdowik. Było strącenie na nogę Imaza, był gol. A jak będzie teraz? 37 minuta meczu. Unosi dłoń Wdowik. Ruszył, piłka w pole karne. Jest Trubecha, główkował, ale w kozioł piłka poszła i w ręce Franciszka Placha. Szybciutko Jagiellończycy wracają na własną połowę i pod własne pole karne, nie dając okazji do kontrataku Piastowi Gliwice. Stąd Franciszek Plach szybciutko potoczył piłkę na własnej połowie do Tomasa Huka. Ten do swego imiennika było, nie było Toma. No to jest Tomas w sumie, to pełne imię brzmi Tomas Hetley. W skrócie Tom Hetley, gracz defensywny Piasta Gliwice, rywale na własnej połowie. Taka zabawa Czerwińskiego z Bidą. Podanie do Placha. Plach na wiwat, na naszą połowę, ale rywale utrzymali się przy piłce. Dobrze Michał Pazdan odciął od podania Sapinena, ale podał do Wilczka. Wilczek do Chrapka, ten na 16 metrze piłkę stracił na rzecz Bogdana Cyru. Cyru do Pospisila, ale ten też piłkę stracił. Rywale w pole karne. No, tutaj trochę z kłopotami Jagiellończycy, ale wybijają piłkę za linię pola karnego. Nie trafił w nią Pazdan, ale za to wybił Wdowik. Z prawej strony Piast utrzymuje się przy piłce. Jest Huk, jest Hetley, jest zdaje się tam też Pyrka. No i za polem karnym dobry atak naszego Martina Pospisila. Rywale piłkę stracili, ale my ją wybijamy teraz na oślep, na środek boiska do Czerwińskiego. Ten do Mosura, ten znowu na linię środkową do Czerwińskiego. Czerwiński naciskany, choć nieśmiało przez Bidę, podaje do Chrapka. Chrapek znowu na własną połowę do Czerwińskiego, więc rywale nie mogą zbliżyć się do pola karnego. A teraz grają wszerz na własnej połowie. Tom Huk do Michała Pazdana na głowę, ten do Tomasiewicza z Piasta. Walka Skrzypczaka z Arkadiuszem Pyrką. Skrzypczak czy Pyrka? Skrzypczak do Tomasiewicza i piłka wyszła za linię końcową, ale wcześniej dotknął ją Mateusz Skrzypczak, stąd rzut rożny dla Piasta Gliwice w 39 minucie spotkania. Przy prowadzeniu 1-0 Jagiellonii Białystok od 29 minuty Jaga prowadzi po golu Jesusa Imaza, chciałem powiedzieć po holu Jesusa albo po golu Jezusa. Tak to można by czasami się przejęzyczyć. Jagiellonia musi teraz bronić. Rzut wolny, rzut rożny dla Piasta po lewej ręce Zlatana Alemorowicza. Zdaje się lewonożny Katranis będzie tę piłkę dokręcał, jednak krótko zagrali z Tomasiewiczem. Ten znowu do Katranisa, na lewą nogę Grek, przekłada na prawą, za dużo tych dryblingów. Niech oni się tym martwią, piłka w pole karne. Znowu dobre jest ustawienie Skrzypczaka, piłkę wybijamy, ale Piast zamyka nas teraz na naszej połowie. Próbuje tutaj wcisnąć Jagiellonię w nasze pole karne. Udaje im się, cała Jaga prawie w 16. Michał Chrapek, lewa noga, piłka po rykoszecie w rękach Zlatana Alomerowicza. I jest chwila oddechu w defensywie. Można tę grę przesunąć do przodu. I też pokazuje Michał Pazdan naszemu bramkarzowi, żeby się nie spieszył z rozpoczęciem tej akcji, żeby poczekał, żeby dał kolegom
z linii ofensywnych przejść na połowę rywali, żeby też nasi defensorzy odciągnęli grę od własnego pola karnego. No a Zlatan teraz dalekim wykopem z powietrza, z ręki gra na Trubechę. Trubecha wygrywa główkę z Mosurem, ale piłka po głowie Andrzeja w rękach Franciszka Placha, bramkarza Gliwickiego Piasta. Ten po prawej stronie znalazł pola karnego Tomasa Huka. Huk do Pyrki. Arkadiusz Pyrka z powrotem do Huka, ten przez środek zapewne zaraz zagra do Czerwińskiego, tak to się dzieje. Czerwiński ma z lewej strony Mosura, Mosur na lewej stronie boiska i na linii środkowej. Do przodu próbuje grać w kierunku Katranisa, za plecy przykryla, który Katranisa pilnował. Piłka w pole karne, odbita dobrze na aut przez Bogdana Cyru. Bardzo uważnie grają środkowi obrońcy Jagiellonii Białystok, żeby nie przechwalić, żeby nie zapeszyć, oby tak dalej. Bardzo dobra postawa Skrzypczaka. Bardzo dobra postawa Cyru i też Michał Pazdan robi to, co do niego należy. Znowu rywale w naszym polu karnym. Teraz wspomógł naszych defensorów Martin Pospisil. Wybił piłkę, ta skozłowała na linii bocznej, wyszła w aut. No i będą rywale mieć rzut z autu za linii bocznej po lewej stronie naszej ich ataku. Piłka w lewą stronę do Katranisa. Katranis przed pole karne. Tutaj jest Pyrka. Aj, dobry strzał mierzony przy lewym słupku bramki Jagiellonii, ale tam na posterunku czujnie Zlatan Alomerowicz piłkę na dwa tempa łapał. Tak ją sobie łapiąc odbił właściwie od murawy i po koźle już spokojnie w rękawicach ma tę piłkę. Zlatan Alomerowicz znowu wygonił swoich kolegów z pola dalej głębiej na połowę Piasta Gliwice i dalekie zagranie na Andrzeja Trubechę. Andrzej tym razem głowę strącił dobrze w pole karne, no ale znowu piłka ląduje w rękach Placha. Nie dobiegł do niej Jesus Simas, był tam jeszcze Bartosz Bida. Nie udało się tej piłki utrzymać, nie udało się oddać strzału, ale i tak Jagiellonia nie ma co narzekać, bo w 40 w tej chwili początek drugiej minuty spotkania Jagiellonia prowadzi 1-0. W 29 po rzucie rożnym Bartłomieja Wdowika i strąceniu piłki głową przez jednego z graczy naszych czy Piasta bramkę zdobył strzałem z 5 metra, z powietrza, lewą nogą Jesus Imas. Rywale znowu rozpoczynają atak ze środka boiska. Michał Chrapek zatrzymany przez Andrzeja Trubechę. Tutaj Andrzej bardzo mocno pracuje w defensywie. Z przodu go no niestety dzisiaj za bardzo nie widać. Rywale znowu z lewej strony boiska. Jest piłka przed pole karne. Chrapek nawinął tutaj naszego zawodnika jednego, drugiego. Strzał lewą nogą, ale strzał za bramkę. Przy lewym słupku bramki Zlatana Alomerowicza wyraźnie wytoczyła się piłka na aut bramkowy. Zlatan, korzystając z okazji, że piłka nie jest na boisku, że Michał Pazdan wędruje po nią, nie spiesząc się, jeszcze jakiś tam rat udzielił naszym defensorom, żeby pewnie bliżej podchodzili do graczy z Gliwic, zwłaszcza w okolicach pola karnego 16 metra, żeby nie dopuszczać mimo wszystko do sytuacji nawet tak niegroźny jak w tej chwili strzał Chrapka, ale ten strzał Chrapka mógł być groźny, gdyby Michał Chrapek przyłożył się mocniej do tego strzału. Mogło być groźnie, ale nie było. 43. minuta gry na stadionie Przysłonecznej. Pierwsza kolejka piłkarskiej Ekstraklasy sezonu 22-23. Jagiellonia, Białystok, żółto-czerwoni prowadzą z Piastem Gliwice 1-0 po golu Jesusa Imaza w 29. minucie. Jesus właśnie piłkę teraz do tyłu do Wdowika, ten do Pazdana, Pazdan na połowę rywali do Jesusa, ten głową do Bidy. Bida piłki nie przyjął, bo przy nim silniejszy fizycznie Czerwiński. Przepchał się, podał do Chetleja, ten do Wilczka. Wilczek naciskany przez naszych zawodników cofnął grę na własną połowę do Mosura. Wychodzi wysoko za Wilczkiem Mateusz Skrzypczak. Teraz wraca pod własne pole karne, a Chrapek bardzo aktywny w zespole Piasta Gliwica rozdziela te piłki to na lewo, to na prawo. Tym razem w prawo do Tomasa Huka, ten do swego imiennika Toma Chetleja. Chetli pod pole karne, Tomasiewicz w prawą stronę do Pyrki. Arkadiusz Pyrka naciskany przez Dowika do tyłu, do Huka, ten do Chrapka. Chrapek przed polem karnym, wymiana podań z Sapinenem, uprzedzony Sapinen przez Bogdana Cyru. Bogdan tutaj, nie patyczkując się, jak to się mówi, zlaczka w trybuny, nie ma co się bawić. Tutaj nie Barcelona, tu nie Real Madryt w takich sytuacjach zagrożenia we własnym polu karnym. Po prostu jak najdalej piłkę wali się w trybuny i ustawia się znowu szeregi obronne, bo Piast w tych ostatnich minutach pierwszej połowy mocno przewagę uzyskuje. Cały czas pod naszym polem karnym, cały czas te piłki w okolicach pola karnego Jagiellonii, ale też cały czas niecelnie, nieskutecznie. Tym razem Aleksandros Katranis z lewej strony boiska w pole karne Jagi, tam na 5 metrze padł na murawę z piłką w rękach Zlatan Alomerowicz i do końca pierwszej połowy
za chwilę pozostanie jedna minuta czasu podstawowego. Czy były tu jakieś przerwy większe, mniejsze w tej grze? Chyba nie bardzo. No nie wiem, może jakąś taką symboliczną minutkę sędzia doliczy do pierwszej części gry. Na razie Jagiellonia, wszystko na to wskazuje, będzie schodzić na przerwę z jednobramkową przewagą, a może i dwóch, kto wie, zobaczymy. Rozpoczęła się 45. minuta gry, a więc ostatnia przed przerwą. Jagiellończycy wyraźnie teraz grają na czas. Zlatan Alomerowicz piłkę miał we własnym polu karnym. Długo nie łapał w rękawice, dopiero jak podbiegł do niego Ruano Sapinen, estoński napastnik z Piasta Gliwice, to Zlatan to złapał i wybił na połowę rywali. Znowu wygrywa główkę tutaj Trubecha, tylko że te piłki po jego główkach no, spadają często pod nogi rywali z Gliwic. Ariel Mosur wystrzelił piłkę na aut. Jesteśmy na połowie gliwickiego Piasta po prawej stronie boiska i Tomasz Przykryl będzie piłkę wrzucać na boisko. Pokazuje się do gry najbardziej Jesus Simas. Do Przykryla znowu piłka nie dochodzi jednak. Przejmuje to Tomasiewicz, faulowany przy polu karnym rywali przez Bartłomieja Wdowika, zdaje się. Rzut wolny dla Piasta Gliwice i chyba sędzia nie doliczy w pierwszej połowie ani sekundy, bo techniczny nie wyszedł. 3, 2, 1 i sędzia gwizdże. Koniec pierwszej połowy, zatem udana pierwsza połowa dla Jagiellonii Białystok w meczu z Piastem Gliwice. Piłkarzy z Białegostoku, kibice, jak Państwo pewnie słyszą, żegnają brawami i nie ma co się dziwić, bo Jaga prowadzi do przerwy z gośćmi z Górnego Śląska. 1-0, 29. minuta gry, dośrodkowanie z rzutu rożnego po prawej stronie bramki Piasta Gliwice Bartłomieja Wdowika. Jeszcze strącona piłka główką przez któregoś z zawodników i Jesus Simas z 5 metra zapakował ją do sieci Piasta Gliwice. Dzięki temu Jaga schodzi na przerwę prowadząc 1-0. Na razie ze Słonecznej to wszystko, usłyszymy się mniej więcej za 15 minut. Jagiellończycy prowadzą 1-0 i jest, zdaje się, jedna zmiana w drużynie z Białegostoku. Nie, po przerwie nie ma. Myślałem, że Mark Gual, który bardzo, bardzo aktywnie rozgrzewał się w przerwie, dostanie szansę od początku drugiej połowy, ale nie. Jagiellonia i Piast, zdaje się, też wychodzą tymi samymi jedenastkami na drugą połowę jak w pierwszej części, więc szybciutko składy. Sędzia też ten sam, Daniel Stefański z Bydgoszczy. Jaga w bramce Alomerowicz, dalej Skrzypczak, Cyru, Pazdan, Przykryl, Pospiszyl, Nene, Wdowik, Imas, Trubecha, Bida. Imas w 29. minucie gola strzelił. O, właśnie zaczęła się druga część meczu. Jagiellonia prowadzi 1-0. No a Piast w składzie Plach, Huk, Czerwiński, Mosur, Pyrka, Hetli, Chrapek, Katranis, Tomasiewicz, Sapinen i Wilczek. Zderzenie już na początku drugiej połowy dwóch zawodników na środku boiska, na połowie rywali właściwie. No i niestety źle to wygląda z punktu widzenia gracza Jagiellonii Białystok. Zderzenie głowami. Tylko kto to tam ucierpiał? Nie wiem, czy to nie był Andrzej Trubecha, bo on zawsze idzie w pojedynek główkowy, no ale na szczęście już siedzi. Andrzej, jego rywal z drużyny przeciwnej, czyli Tom Hetli, wcześniej pozbierał się. Wbiegli nasi fizjoterapeuci, Marcin Piechowski i Jarek Ołdakowski na boisko. No ale szczęśliwie zanim dobiegli do Andrzeja, to Andrzej już wstał. No jest to rzeczywiście chłopak bardzo dobrze usposobiony psychicznie do gry. On nie pęka, on nie wymięka, on walczy o każdą piłkę, czy głową, czy nogą. Idzie w pojedynki, czasami w zwarcia tego typu, jak właśnie teraz. Na szczęście skończyło się tylko na drobnym strachu, bo piłkarze Jagi i Piasta szybko wzywali tutaj pomoc medyczną ze swoich ławek rezerwowych, ale szczęśliwie ta pomoc w ogóle nie była potrzebna ani Trubesze, ani też Tomowi Hetli. Jagiellończycy przejęli piłkę na własnej połowie. Tutaj niestety niedobre podanie Pospisila do Przykryla. Musiał Tomasz biec pod linię końcową na własnej połowie boiska. Wybijał piłkę na oślep. Sędzia teraz przeszkodził trochę Nene. No Nene taki jak na razie zalicza dość, bym powiedział, dyskretny występ w Jagiellonii. W pierwszej połowie, na początku jeszcze tam coś z tą piłką robił, próbował rozgrywać, a teraz od dłuższego czasu nie pamiętam, żebym wymienił jego nazwisko. Kilkanaście ładnych minut na pewno trwało to, zanim sobie tak Nene coś tam mądrego zrobił z piłką. No a teraz właśnie on przy piłce rozgrywa do lewej strony do Wdowika, ten do Imaza, ten znowu do Nene. Oj, między trzech rywali wszedł z piłką. Na szczęście dobrze zastawił się, kiedy Wilczek go atakował i dał się sfaulować Portugalczyk z Jagiellonii Wilczkowi. Sędzia zagwizdał rzut wolny dla Jagi. Wilczek rozkłada ręce, ma drobne pretensje do sędziego asystenta, który tutaj stoi blisko przy linii bocznej, ale decyzji nie zmieni. To nie są takie sytuacje, że ktoś to będzie sprawdzał na wideoweryfikacji, na warze, więc no, nie ma co się kłócić. Panie Kamilu, trzeba wracać na własną połowę, bo Jagiellonia będzie wznawiać grę rzutem wolnym sprzed własnego pola karnego. Zlatan Alomerowicz tę piłkę ustawił 25 metrów od własnej bramki. No i posłał oczywiście na głowę na Andrzeja Trubechę. Andrzej tym razem nie dał się, nie potrafił przepchnąć Toma Hetleja. Piłka spadła na nogę Anglika i trafiła do jednego z naszych zawodników, ale wybiliśmy to
na aut i aut dla Piasta Gliwice na ich połowie. 48 minuta gry, wynik ten sam co od 29 minuty. Warto powtarzać go bardzo często, bo to dobra informacja dla wszystkich sympatyków Jagiellonii Białystok. Jagiellonia prowadzi z Piastem Gliwice 1-0 po golu Jesusa Imaza właśnie w 29 minucie gry. Jagiellończycy znowu piłkę stracili, tym razem na własnej połowie. Arkadiusz Pyrka będzie wyrzucać piłkę z autu, pokazuje się do gry bardzo aktywny w zespole z Gliwic, w zespole Waldemara Fornalika Michał Chrapek, ale tym razem odpuścił. Teraz do gry pokazał się Wilczek, na plecach ma Pazdana, pomaga mu jeszcze Bartłomiej Wdowik, nieskutecznie, może na tyle skutecznie, że jest aut dla Piasta, nie coś groźniejszego. Pyrka, pokazuje się Hetli, pokazuje się tym razem Rauno Sapinen, do niego piłka, na plecach ma Skrzypczaka, oddał do tyłu do Pyrki. Pyrka za plecy naszych obrońców, ale też za plecy Tomasiewicza i chyba ta piłka była już wygarnięta zza linii bocznej, a jednak nie. Grzegorz Tomasiewicz szybciutko na tych swoich krótkich nóżkach dobiegł do linii końcowej, zdołał dośrodkować. To dośrodkowanie bardzo dobrze zablokowane przez naprawdę bardzo, to warto też podkreślać często, dobrze grającego, debiutującego w Jagiellonii Białystok młodego zawodnika pozyskanego z Piasta, z Lecha Poznań, Mateusza Skrzypczaka. Lewa noga Aleksandrosa Katranisa, rzut rożny dla Piasta Gliwice, piłka na bliższy słupek, zamieszanie, wyjdziemy z tego. Jest Jesus Simas, okazja do kontry, ale niestety przerwana akcja przez powracającego na własną połowę Toma Hetli. Teraz w odpowiedzi rywale na naszej połowie. Piłka w kierunku Katranisa, przy nim Michał Pazdan. Wiem, że Michał Pazdan ma dzisiaj wielu fanów, w tym fanów z Warszawy, którzy słuchają nas dzięki internetowym możliwościom. O, Kuba tam przy okazji ściska kciuki za właśnie Michała Pazdana i liczy na jego gole. Oby nie były to tylko takie gole jak w poprzednim sezonie, kiedy Michał w dwóch meczach z rzędu bodajże na własnym stadionie popisał się strzałami samobójczymi. Wtedy urodziła się taka idea, może Michała Pazdana przesunąć do linii ofensywnych, skoro tak dobrze mu idzie. We własnym polu karny bywał groźny, no ale oczywiście to wszystko żarty. Wielkie, wielkie słowa uznania za to, co Michał robi w defensywie Jagiellonii Białystok, ale czasami są to akcje ryzykowne, czasami trzeba właśnie spróbować ryzyka, żeby rywalowi nie dać zdobyć gola. No to samemu się piłkę pakuje do własnej sieci. Oby tego w tym sezonie już nie było. Niech Michał strzela gole, ale do bramek rywali. Jagiellonia znowu na własnej połowie, znowu Piasto do początku tej drugiej połowy. Tak jak końcówka pierwszej ciśnie na połowie Jagiellonii drużynę z Białegostoku, wzmusza ją do głębokiego dość cofania się we własne pole karne. Teraz znowu bardzo dobra interwencja Michała Pazdana. Zabrał piłkę jednemu z rywali, wyszedł z lewej strony boiska. Wdowik podaje do Bidy, Bida do Trubechy. Trubecha chciał minąć Czerwińskiego. Nieudana interwencja. Walczy jeszcze cały czas Bida. Trubecha wzięli w kleszcze z Nenę gracza drużyny przeciwnej, konkretnie rzecz biorąc Rauno Sapinena. Sapinen na drugą połowę, jak widzę, wyszedł już bez maski Zorro. A więc trzeba chyba byłoby założyć, że strasznie szybko nos zrósł się albo któreś tam z kości twarzy Estończykowi, że na drugą połowę wyszedł już bez tej swojej maski Zorro. No albo podjął po prostu takie ryzyko, bo widać przeszkadzało mu w grze. Niewiele ciekawego w grze ofensywnej pokazał Estończyk Rauno Sapinen. Gracz, który w swojej rodzimej lidze nastrzelał tam dużo zespołów, bramek, przepraszam, dla zespołu Stalina, no ale w polskiej lidze w poprzednim sezonie nie sprawdził się zbytnio. Ten mecz też nie należy do jakichś wybitnych osiągnięć estońskiego napastnika, no i niech tak pozostanie przynajmniej do drugiej kolejki. Jagiellonia tymczasem ciągle w defensywie, Jagiellonia są ciągle blisko własnego pola karnego. Teraz kibice gwiżdżą, bo domagają się zmiany decyzji sędziego, żeby aut był dla Jagi, a nie dla Piasta. Piasty z linii końcowej, dośrodkowanie w pole karne. Jest tutaj Imas we własnej szesnastce, jak środkowo obrońca. Piłkę wystrzelił na środek własnej połowy. Zbierają to oczywiście rywale, bo naszego gracza przy linii środkowej nawet cienia tam nie było. No i Jagiellończycy teraz próbują wyjść wyżej, żeby odsunąć jednak tę grę od własnego pola karnego. Pyrka po nodze Wdowika, piłka w aut. I znowu ta piłka po prawej stronie boiska i znowu aktywny Chrapek. Pokazuje się, wraca Wdowik, zmusza Chrapka do zagrania do tyłu, ale już do przodu podanie do Tomasiewicza, ten do Pyrki, Pyrka przy nim Pazdan. Łamie akcję na lewą nogę Arkadiusz Pyrka, przed szesnastkę zagrywa do Wilczka. Wilczek przedłużył to podanie jeszcze do Mosura. Mosur prawą nogą w pole karne. No to strzał taki nawet wyszedł Mosurowi. Chyba nawet był to zamierzony strzał. Piłka poleciała nad poprzeczką bramki Jagiellonii Białystok. To jest 52. minuta spotkania i tak szczerze powiedziawszy, raz spróbowaliśmy wyjść z kontrą, raz gdzieś tam byliśmy w okolicach pola karnego Piasta Gliwice, ale na króciutko, a Piast zaciska te swoje kleszcze
wokół jagiellońskiej obrony defensywy. No niewiele na razie z tego wynika, bo Jaga dobrze stoi w obronie. Ta trójka środkowych, Cyru, Skrzypczak, Pazdan, wspomagana także przez defensywnych pomocników, tutaj przez Nenę, przez Pospisila, tutaj również nasi wahadłowi, Wdowik i Przykryl wspomagają swoich kolegów w grze obronnej, więc blokujemy te wolne pozycje w okolicach pola karnego i w szesnastce. Piast nie ma zatem za wiele do pokazania w ofensywie, no ale tracimy też niestety często piłki. I teraz taka kolejna przebitka w polu karnym jest, szybciej Alomerowicz od Rauno, Sapinena. Znowu było sporo chaosu w tej akcji Piasta Gliwice, ale bardziej niepokoi to, że Jagiellonia nie potrafi od, no właściwie początku drugiej połowy, utrzymać się przy piłce. To tak jakby naszym troszeczkę taki strach zaczął zaglądać w oczy. Główna rzecz, wybijmy to, niech się Piast martwi, a sami nie chcemy, nie możemy, nie potrafimy. Piast na to nie pozwala dłużej utrzymać się przy piłce, skonstruować jakieś fajne akcje. No może teraz, bo Piast troszeczkę odpuścił, wrócił na własną połowę. Wymiana podań, Wdowik, Imaz, Nene. Portugalczyk rozkłada ręce, pokazuje, że nie ma komu grać. Do Imaza. Imaz piętką chciał do Wdowika, założył siatkę rywalowi. W odpowiedzi Tomasiewicz założył siatkę Imazowi. Piast gra piłkę do przodu, tutaj walka Pazdana z rywalem, Pazdan zwycięski, piłka do Nene, do linii bocznej, do Wdowika, Wdowik drybluje, ale wraca z piłką na własną połowę, teraz się odwrócił w kierunku połowy rywali, ale podał do tyłu do Michała Pazdana, Michał spokojnie do Skrzypczaka, Skrzypczak przed własnym polem karnym rozciągnął grę w prawą stronę do Bogdana Cyru i Jagiellończycy jakby troszkę uspokoili, a Piast jakby łapał w tym momencie drugi oddech. 10 minut zdecydowanych ataków Piasta bez wielkich konsekwencji, ale no ale trzeba tutaj cały czas być ostrożnym, bo kiedyś tego pomysłu Piastowi może już rzeczywiście nie zabraknąć, mogą skonstruować coś ciekawego. Teraz niedobre zachowanie Portugalczyka Nene w środku boiska. On, prawdę powiedziawszy, taki nietypowy Portugalczyk, taki bez dryblingu, bez takiego błysku w lewonożny akurat zawodnik w tej swojej lewej nodze. Tu nie ma takiego, powiedzmy, krótkiego prowadzenia piłki. To takimi dużymi zakosami się dzieje. On trochę przypomina w grze Diego Carioca, Santosza, który w Jagiellonii w tym sezonie już nie gra. No bo wrócił Kamara, ale Kamara jest kontuzjowany, więc też nie gra. No więc problem z Nene jest taki, że on czasami tymi zakosami tę piłkę za daleko odpuszcza i ją traci. Są z tego straty, ale rywale na szczęście póki co nie potrafią tego wykorzystać. No teraz dobry odbiór Nene, piłka do Pazdana. Wybijamy to jednak ciągle na oślep, ciągle na połowę rywali, gdzie nie ma żadnego z naszych piłkarzy. Więc Mosur gra teraz do spółki z Katranisem przez linię środkową. Katranis wrócił na własną połowę. Gra do przodu. Dobre ustawienie Skrzypczaka. Bardzo dobre kolejne zagranie do Nene. No teraz Nene ucieka Hetlejowi. Hetlej naciska naszego Portugalczyka i zmusił go do błędu. Sędzia pokazuje faul. Czy aut dla Jagiellonii Białystok? No zdaje się, że ostatni Anglik Hetley tę piłkę dotykał. Stąd jest rzut z autu dla Jagi po prawej stronie boiska. Na połowie naszej połowy to jest 56. minuta gry. Jagiellonia wciąż prowadzi z Piastem Gliwice 1-0. No ale ten Piast w drugiej połowie zdecydowanie lepszy. Choć bez jakichś sytuacji, w których musiałby pokazać swoje bramkarskie umiejętności Zlatan Alomerowicz. Znowu Piast atakuje, tym razem z lewej strony. Michał Chrapek, piłka w pole karne. Głowa, Sapinen, Wilczek na spalonym. Obronił to Zlatan Alomerowicz, ale Wilczek też chyba wiedział, że jest na spalonym. Tak bez przekonania tę piłkę uderzał. W międzyczasie aż dwóch piłkarzy Jagiellonii Białystok leży w polu karnym, poturbowanych przez, nie wiem, czy sami się zderzyli, czy któryś tam z graczy Piasta wszedł w nich zbyt ostro. W każdym razie Michał Pazdan i zdaje się Mateusz Skrzypczak mają problemy zdrowotne. Pazdan leży już na plecach, klęczy tak trochę jakby modląc się w muzułmańskim stylu. A Mateusz Skrzypczak, ale już powstał Skrzypczak, no i podnoszą też do spółki sędzia i bramkarz Jagi i Bogdan Cyru, Michała Pazdana, no to podnieśli. Michał musiał złapać tych parę głębszych oddechów. To już też przecież nie młodzieniaszek na naszych ekstraklasowych boiskach. On czasami musi odpocząć, ale tutaj widać nie kwestia przygotowania fizycznego czy braku tego, a taki uraz typowo wynikający ze zderzenia z kolegą z drużyny albo z przeciwnikiem. W każdym razie Jagiellonia zaczyna od własnego pola karnego. Alomerowicz do Skrzypczaka, ten w prawą stronę do Bogdana Cyru. No i potrzeba by było, żeby Jagiellonia przynajmniej raz na jakieś kilka minut postraszyła drużynę Piasta Gliwice atakiem, żeby ich troszkę odrzucić od naszego pola karnego, żeby zaczęli też bronić. Dobra interwencja, kapitalna Wdowika, odebrana piłka, podanie do Imaza, ten znowu do Imaza. No i będzie żółta kartka dla Tomasa Huka, przerwał akcję w kontrataku Bartłomieja Wdowika. Dobry odbiór Wdowika, wymiana podań z Imazem, ruszył do przodu, no i na połowie rywali został sfaulowany. Właśnie o to mi chodziło, mówiąc kilka sekund temu o tym, żeby postraszyć troszeczkę graczy z Piasta.
Miasta Gliwice, żeby oni nie czuli się tak zbyt pewnie w grze do przodu, żeby zawsze z tyłu głowy mieli to, że Jagiellonia może ich skarcić. No i to był właśnie taki zalążek akcji, po której Tomasz Huk musiał zatrzymać faulem Bartomieja Wdowika, żeby ten nie zbliżył się za bardzo do pola karnego, a kto wie, może i nie oddał strzału celnego na 2-0 dla Jagi. Ten wynik od 29 minuty po golu Imaza, ciągle 1-0, Jagiellonia ma rzut wolny w polu karnym, skaczą rywale, skaczemy my, piłka w 16, jest Trubecha, chaos w defensywie Piasta, odbijają to za 16, zbiera to Przykryl do Bogdana Cyru, ten w ataku do Przykryla, Przykryl w pole karne, piłkę zagrywa, rywale to wybiją na rzut rożny, nie. Jeszcze uratował piłkę przed rzutem rożnym Grzegorz Tomasiewicz. A teraz dobra walka Michała Pazdana z Katranisem. Wrócił jeszcze Nenę. Zagrał na własną połowę do Alomerowicza. Na tej naszej połowie poza Alomerowiczem nie było nikogo. Ani gracza Jagiellonii, ani gracza Piasta. Piast przez chwilę cofnięty głęboko przed własnym polem karnym. Właśnie o to mi chodziło. Odrzucić Piasta od naszego pola karnego, od naszej szesnastki, żeby troszkę pomyśleli o tym, że Jagiellonia też może być groźna. 59. minuta gry. Jagiellonia od 30 dokładnie prowadzi z Piastem Gliwice 1-0, a na za boiskiem już przygotowany będzie za chwilę do zmiany Mark Gual. On i Fiodor Czernych i któryś tam jeszcze z młodych zawodników Jagiellonii rozgrzewali się bardzo intensywnie. Pierwszy dres zrzucił Gual, ale to na jego wejście jeszcze chwilę poczekamy. Jagiellonia pod polem karnym drużyny z Gliwic drybluje, nieudanie drybluje i łapie za koszulkę Arkadiusza Pyrkę Bartłomiej Wdowik. Teraz trener Waldemar Fornalik ma pretensję do sędziego, że nie pokazuje żółtej kartki sędzia Wdowikowi za to, że faul taki typowy, ręczny hamulec bezpieczeństwa zaciągnął Bartek Wdowik. No, może i żółta kartka się należała, ale uspokajają sędziowie techniczni trenerów, bo to i Waldemara Fornalika i jego asystenta brata Tomasza Fornalika, tam też kierownik zespołu z Gliwic się troszeczkę obruszył, ruszył w kierunku boiska, ale ostatecznie uspokoili się panowie i wrócili na ławkę rezerwowych, a Jagiellonia znowu gra w defensywie, Piast po prawej stronie pola karnego Jagiellonii, Michał Chrapek schodzi z piłką do środka, zagrał pod linię środkową do Czerwińskiego. Dwie zmiany będą w drużynie Piasta Gliwice, dwóch piłkarzy przygotowanych, dwóch południowców, Toril i zdaje się Munoz. Jeśli dobrze widzę, ale na razie Jagiellonia odzyskała piłkę na własnej połowie. Nene sfaulowany bardzo brzydko przez Toma Hetleja. No i co tu będzie w tej sytuacji? Zobaczymy. A nie, tym piłkarzem, który zmylił mnie, powiedziałem, że z południa, to jest Michael Ameo, chłopak z Polski, z Łodzi. Zdaje się urodzony w Łodzi. Schodzi 77. Arkadiusz Pyrka z boiska. W jego miejsce Michael Ameo. I schodzi z boiska też Rauno Sapinen z Estonii, a w jego miejsce wchodzi Alberto Torilla, więc takie zmiany na pozycjach. Będzie grał Ameo na prawym wahadle, natomiast Toril jest napastnikiem i zmienił napastnika estońskiego Rauno Sapinena. Przygotowany trzy zmiany w drużynie z Białego Stoku. Mark Gual, Fiodor Czernych i Oliver Wojciechowski, więc zakładam, że z boiska zejdzie Andrzej Trubecha, że z boiska zejdzie być może Bartosz Bida i też pewnie zejdzie, tak mi się wydaje, Nene albo Martin Pospisz. Zobaczymy, za chwilę te zmiany będą robione. Na razie sędzia puszcza grę, choć ma sfaulowany. Sędzia uznał, że nie. Pięciu przeciwników na naszej połowie przeciwko pięciu obrońcom. Zatrzymana ta akcja do przodu przez rywali, ale jeszcze są w polu karnym. Oj, może być groźnie, sytuacja zablokowana w Skrzypczak, ale na spalonym też był gracz Piasta Gliwice, więc ta interwencja Skrzypczaka zbiera za nią zasłużone gratulacje od kolegów Mateusz, ale to byłoby i tak niepotrzebne, bo był spalony. Więc tak, schodzi, tak jak myślałem, Bartosz Bida. W jego miejsce schodzi z boiska Nene, tak jak wytypowałem dobrze, na razie dwie zmiany, więc pewnie zakładam, że Andrzej Trubecha zajdzie też z boiska i wtedy mój nos, powiedzmy, spełni się, sprawdzi się w 100%. Dwóch wytypowałem skutecznie, no i trzeciego też wytypowałem skutecznie, Andrzej Trubecha opuszcza plac gry, a w ich miejsce wchodzą Fiodor Czernych, numer 10, Mark Gual, numer 28 i Oliver Wojciechowski, numer 22. Trzy zmiany trenera Macieja Stolarczyka w 63 minucie. Jagiellonia prowadzi z Piastem Gliwice 1-0 i ciekawi jesteśmy teraz takiego naprawdę ofensywnego tria. Ofensywnego tria w ustawieniu Gual,
Imas, Czernych. Teraz patrzymy, w jakim ustawieniu Jagiellonia dalej. Tak, w obronie tutaj zmian nie było, więc bramkarz plus trzech środkowych defensorów, wszystko w porządku. Przykryl z Wdowikiem na wahadłach. Tak jest, Wojciechowski zamienił na środku boiska w roli defensywnego pomocnika Nene, a z przodu ofensywne trio na prawej stronie Imas, na środku Czernych i z lewej strony Gual. No, jesteśmy ciekawi, jak popracują tutaj, zwłaszcza Hiszpanie, którzy w poprzednim sezonie nie mieli okazji ze sobą zagrać chyba tylko kilka minut. Kiedy wrócił do gry Imas, to Gual doznał kontuzji i musiał szybko zejść z boiska. Bodaj to było w przedostatniej kolejce sezonu, albo w trzecim meczu od końca, to już bez większego znaczenia. 64. minuta gry, ta druga połowa wykonania Jagiellonii Białystok nie jest dobra, ale dopóki Jagiellonia będzie prowadzić 1-0, a może i po jakiejś kontrze, pod wyższy wynik na 2-0, to będziemy zadowoleni i będziemy przyjmować te wszystkie dokonania boiskowe z dobrodziejstwem inwentarza, tak to się wyrażę. Ale na razie w 64. minucie mamy grę. Będziemy mieć grę w polu karnym Jagiellonii po faulu na Michaelu Amejau. Rzut wolny dla Piasta Gliwice. No i tutaj dwóch graczy zespołu z Gliwic. Jest Tom Hetley. Jest też, zdaje się, Aleksandros Katranis. Lewa dłoń uniesiona Hetleya. On do piłki dochodzi. Piłka posłana w pole karne na dalszy słupek. Strącona będzie, ale Gual we własnym polu karnym wybija nie za daleko od szesnastki. Bardzo wysoko. Piłka wybita teraz przed Skrzypczaka. Na kontrę rusza Fiodor Czernych. Nie pomylił się huk. Szkoda. Piłka zagrana do lewej strony chyba Tomasiewicz, mimo tego, że dobiegł do piłki, to kopnął ją wysoko na drugie piętro tej trybuny naprzeciwko mego stanowiska, czyli tej przy linii bocznej boiska, takiej właśnie dwupiętrowej. Ten stadion w Białymstoku, kto wie, kto widział, ten wie, że za bramkami są trybuny jednopoziomowe, ale przy liniach bocznych dwupoziomowe. Teraz niepotrzebna, głupia strata była przy Kryla. Oj, wysoko wyszedł z bramki, to ma Zlatan Alomerowicz. Jakżeż pomylił się w tej chwili grający z dziewiątką Alberto Toril. Fatalne wyjście z bramki Alomerowicza. On piłkę wybijał klatką piersiową przed siebie. Doszedł do piłki, mając pustą bramkę na 30 metrze Alberto Toril i spudłował. Nie trafił w bramkę. To była wymarzona sytuacja dla zespołu z Gliwic, żeby wyrównać. Trzeba powiedzieć, że Alomerowicz ratował sytuację, bo tam była prosta strata przy Krilla na środku boiska. Trzeba było wyjść bardzo odważnie do przodu, żeby przerwać akcję Piasta i wyszedł. Ale zamiast tę piłkę wybić daleko przed siebie, to ją krótko zgrał piersią i zgrał do Torilla tak naprawdę. Piersią Alomerowicz, no na szczęście dla niego, dla Alomerowicza oczywiście, Toril fatalnie się pomylił. Z 30 metra do pustej bramki po prostu nie trafił. Ale nie można takich prezentów robić graczom z Gliwic, bo tym razem się nie udało im, ale jeszcze może się udać. Znowu Jagiellonia szybko traci piłkę. Ten Piast zyskuje coraz większą, jeśli nie przewagę, to przynajmniej pewność siebie. Jagiellonia dobrze się broni. Na spalonym jeden z graczy Piasta Gliwice. Walka na linii 16 metra wygrana też przy okazji przez Bogdana Cyru z Torilem, ale no, za często Jagiellonia te piłki oddaje po drugim, trzecim podaniu. Nie jest też Piast znowu jakąś taką przemocną drużyną. Nie jest tutaj zespół zbudowany z jakichś technicznych wirtuozów. Owszem, biegają, walczą, są ambitni, są aktywni w odbiorze w tej grze destrukcyjnej. Pokazują dużo walorów gracze z Gliwic. No ale też nie wierzę, że Jagiellonia, która bardzo dobrze prezentowała się do przerwy, może też bez wielu sytuacji w ofensywie, ale w tej drugiej połowie nic nie wychodzi Jagiellończykom. Bardziej jakby mieli z tyłu głowy to, że trzeba to jednobramkowe prowadzenie utrzymać, a przecież i ja, i prezes Jagiellonii Wojciech Pertkiewicz i Taras Romańczuk powiedzieliśmy, że ma być 2-1 dla Jagiellonii Białystok. No 2-1 to prawie to samo co 1-0, ale prawie robi różnicę, więc czekamy na drugą bramkę Jagia. Piast sobie, jeśli chce, to niech tam tę jedną bramkę wciśnie, ale nie przy wyniku 1-0 dla Jagiellonii Białystok. To wszystko oczywiście takie pobożne życzenia, takie trochę żarty, które oby się tutaj nie skończyły płaczem, bo jak mawiał mój świętej pamięci tatuś, patrz, żeby z tego śmiechu jeszcze zaraz nie było płaczu. Znowu strata Jagiellończyków na środku boiska. Tym razem nie popisał się Wojciechowski. Dobry jednak powrót Czernycha. Odciął od gry Amejała. Wojciechowski do Guala. Gual przez środek na własną połowę jednak do Pospisila. O, Martin Pospisil też dawno nie widziany w grze do przodu. Defensywnie jak najbardziej. Pazdan do Wdowika. Wdowik do
Pospisila. No wreszcie Jagiellończycy dłużej tę piłkę utrzymują, ale Piast odpycha nas od własnego pola karnego i wpycha wręcz na własną połowę, naszą połowę. Dopasdana piłka, ten we własne pole karne do Zlatana Lomerowicza. Zlatan teraz musi spokojnie w akcję wyprowadzić podanie do Pospisila. Pospisil na środku atakowany przez Tomasiewicza. W prawą stronę do Wojciechowskiego. Wojciechowski na prawą stronę gra, do kogo tam niestety podanie od Przykryla do Imaza niedokładne. Rywale się mylą, sędzia dostał piłkę w piętę, no więc musi przerwać grę, dlatego że akcja niechcący zatrzymana przez arbitra, piłka trafiła do Czernycha, mogła Jagiellonia z tego mieć korzyść, więc sędzia przerwał grę, rzut sędziowski, piłka zostanie zwrócona Tomowi Hetli, który w tę piętę achillesową, powiedzielibyśmy, Daniela Stefańskiego z Bydgoszczy, arbitra tego meczu, trafił. Jest Amejał z prawej strony pola karnego. Pokazuje się do gry Huk. Zablokowana piłka przez Guala. I rywale ciągle przy piłce. Jest Tomasz Huk w polu karnym. Pazdan nie daje się nawinąć. Wybija piłka za szesnastkę, ale podaje prosto do Hetleja. Wciska nas Piast w pole karne coraz głębiej. Jagiellończycy prawie całą drużyną, ale oni też brakuje im, jak mówię, umiejętności technicznych, bo tutaj zagranie chrapka w kierunku Tomasiewicza, no wyjątkowo nieudane, no złe to podanie, niedokładne, piłka za linią końcową boiska ląduje w efekcie w rękawicach Zlatana Alomerowicza. Jagiellonia czeka, Jagiellonia nie chce grać teraz krótkich podań przed własnym polem karnym. Zlatan pokazuje zdecydowanymi wymachami ramion tych swoich żółtych rękawic, jak taki policjant z drogówki, który kieruje na skrzyżowaniu ruchem drogowym. Panowie, już mnie stąd jazda, żebym ja tu żadnego w polu karnym więcej nie widział, przynajmniej na razie, bo grę rozpoczniemy dalekim wykopem. No i rozpoczęliśmy, ale ta piłka znowu wraca na nasze pole gry, na naszą połowę. Pazdan do Skrzypczaka, Skrzypczak do Imaza, faulowany chyba Imaz na środku, sędzia pokazuje jednak nie. Gramy dalej, że zastawiał się Imaz, to się zastawiał, ale piłkę stracił w sposób czysty. Teraz w odpowiedzi jakby Imaz sfrustrowany, sfaulował Tomasa Huka, nie, to nie był Huk, to był Michał Chrapek, żółta kartka dla Jesusa Imaza, który wyraźnie wylał swoją frustrację faulem na Michale Chrapku. Czas płynie, 70. minuta gry, Jagiellonia wciąż prowadzi 1-0, ale druga połowa w wykonaniu Jagi to jest taka może jeszcze nierozpaczliwa, może jeszcze nie desperacka obrona, bo też Piast ani razu de facto nie strzelał na bramkę Jagiellonii Białystok. No przewaga Piasta duża w posiadaniu, w rozgrywaniu tych akcji na naszej połowie, w tych wrzutkach w pole karne, ale nic, absolutnie nic z tego nie groziło Jagiellonii. Najgroźniejsza sytuacja to ten błąd Alomerowicza, który wystawił piłkę Torilowi właśnie do pustej bramki na 30 metrze. Hiszpan się na szczęście dla nas pomylił, no ale nie wolno kusić losu, bo kiedyś, a zresztą nie będę krakał. Piłka w pole karne znowu przeleciała zbyt daleko od bramki Jagiellonii, daleko też skozłowała już za linią końcową boiska, a więc kolejny raz potwierdza się to, o czym kilkakrotnie już mówiłem. Piast ambitnie walczy o doprowadzenie w tym meczu do remisu, ale brakuje mu jakości w grze ofensywnej. To nie jest tak, że jakieś tutaj tak czarże, że tutaj jakieś wrzutki, jakieś dryblingi, jakieś rzeczy, po których byśmy cmokali z zachwytem. To wszystko takie trochę siermiężne, takie trochę siłowe. No, mają przewagę Piastunki z Gliwic na stadionie przysłonecznym w Białymstoku, ale tak naprawdę niewiele z tego wynika. No i kolejny raz Alomerowicz pokazuje swoim kolegom z drużyny, żeby uciekali z pola karnego, żeby podjąć walkę na połowie rywali. Wygrał główkę tam Fiodor Czernych, ale ta piłka po jego głowie trafiła do Huka. Huk podał do Mosura. Mosur na naszą połowę, do Bogdana Cyru. No może wreszcie jakieś podanie fajne do przodu. Jest Martin Pospisil w polu karnym. Jest piłka w pole karne. Odbijają rywale. Nie trafiła do Guala. Naciskał Gual rywali. Teraz Bogdan Cyru walczył górną piłkę. Sędzia puszcza grę. Wygrał pojedynek znowu Bogdan na połowie rywali główkowy. Piłka dopasdana na naszą połowę. Ten do Alomerowicza atakowany przez Tomasiewicza. Nasz bramkarz wybija na połowę rywali. Jest na spalonym Tomasiewicz. Nawet nie atakował Skrzypczaka. Piłka przejęta przez naszego Hiszpana Marka Guale. Ten do Czernycha. Czernych chciał w uliczkę posłać jednego z kolegów w pole karne rywali. Imaza oczywiście. Wróciła piłka do Czernycha. Odbita jeszcze przez Wojciechowskiego. Jesteśmy na połowie rywali. Teraz dłuższy moment. Wymieniamy podania. Jest Oliver Wojciechowski. Faulowany przez Toma Hetla. Dobrze tutaj, nie powiedziałbym do końca filigranowy, bo niski rzeczywiście jest bardzo niskim piłkarzem. Oliver Wojciechowski tam z 1,70 m w kapeluszu jest, ale nabity mięśniami młody gracz Jagi bardzo poważnie. Ciężko go przewrócić, trzeba faulem. No i czeka Wojciechowski z tym znowieniem gry. Rywale rozkładają ręce, a Wojciechowski zostawił piłkę ostatecznie Pospisilowi. Pospisil też kombinuje, jak to zagrać. To już trwa chyba z minutę, zanim nasi zawodnicy odbywają taniec taki jakiś trochę godowy przy tej piłce. Ostatecznie podanie.
podanie od Pospisila do Wdowika było zupełnie nieudane. Piłka wyszła za linię boczną boiska. No ale na szczęście to wszystko dzieje się przy narożniku boiska po stronie Piasta Gliwice, więc Jaga prawie całą drużyną poza bramkarzem wyszła na połowę rywali. I będzie chyba aut dla Jagi? Nie, na razie piłka będzie dla gości z Gliwic, bo Mateusz Skrzypczak przerwał kolejną akcję Michaela Amejau po prawej stronie gry, po prawej stronie boiska, po ich prawej stronie ataku, na linii środkowej rzut z autu dla rywali. Piłka na piersi Wilczka, przyjął na raz, oddał na dwa. No ale Tomasiewicz kopnął zupełnie bez sensu, ani do przodu do Katranisa, ani do tyłu do Mosura. Musiał wracać Greg Katranis, no i przejął tę piłkę, żeby nie wyszła na aut. Faul naszego Martina Pospisila na, zdaje się, Michale Chrapku. Chrapek utyka, ale szybciutko też wstaje. Żółta kartka dla Martina Pospisila za to przewinienie. No to już drugi gracz Jagiellonii wyłapał żółtko na graczu Piasta numer 6. Michale Chrapku, wcześniej Jesus Simas, a w tej chwili Martin Pospisil. No tak, Jagiellonia gra w tej połowie rzeczywiście na utrzymanie tego skromnego 1-0. Nie lubię krakać, nie chcę krakać, ale żeby to się nie zemściło przypadkiem, takie granie. Choć raz jeszcze powtórzę, Piast nie potrafi tych naszych mniejszych i większych błędów do tej pory wykorzystać. Właściwie nie stwarza groźnych sytuacji. Ani razu Alomerowicz nie został zatrudniony w swojej bramce. No ale zobaczymy, co będzie tym razem. Piłka od Hetleja na linię pola karnego. Tutaj zamieszanie ogromne. Wybijemy to czy nie? Wybija na razie przykryl do Imaza. Imaz piłkę do przodu, ale przejęta przez rywali. Nie trafia do Oliwiera Wojciechowskiego. Hetli próbuje atakować sam, na przebój, wypychany przez Wojciechowskiego. No, zeszła piłka Hetlejowi, ale Gual tego pojedynku z Amejałem nie wygra. Szybszy Michael Amejał i Gual teraz dostaje żółtą kartkę za taką kosę typową. No, był w tym zamysł faulowania Amejała, który uciekał po wygranym pojedynku Gualowi. Więc w ciągu kilkudziesięciu sekund kolejna żółta kartka dla piłkarza Jagiellonii. Też jest to trochę objaw takiej niemocy, te faule. Nie potrafimy inaczej piłki odebrać rywalom. Są jakby tempo, albo półtempa przynajmniej, szybsi. Ten ułamek sekundy szybsze decyzje podejmują. Uciekają z piłką. No i ma Jagiellonia w drugiej połowie duże problemy z oddaleniem gry od własnej połowy. Co kilka minut są te ataki bardziej nasilone Piasta, na szczęście ciągle bez konsekwencji. 75. minuta gry. Jaga prowadzi z Piastem 1-0 po bramce w 29. minucie Jesusa Imaza. Rzut wolny kolejny dla Piasta. Tym razem znowu Hetli prawą nogą piłkę posyła w pole karne. Tutaj nasi obrońcy dobrze wybijają. Przewraca się Imaz przed polem karnym. Wygrał Wilczek pojedynek z lewej strony, piłka w pole karne. Cóż tam się dzieje? Mosur atakował tę piłkę. Dobrze pilnowany przez Tomasza Przykila, który pilnował Mosura w polu karnym. I od razu i objął go po ojcowsku Pazdan. I podszedł i poklepał w plecy Alomerowicz. A jeszcze Bogdan Cyru tam dał klapsa, ale powyżej pośladków. Chyba gdzieś tam w karczycho przyłożył Przykilowi, bo to była bardzo ważna interwencja we własnym polu karnym Tomasza Przykila, którego też w tym meczu nie widać za wiele w ofensywie. No właściwie Jagiellończyków w drugiej połowie w ogóle nie widać w ofensywie. Jagiellonia podaje tutaj oficjalną statystykę, jeśli chodzi o kibiców na tym meczu. 8236 fanów zgromadziło to spotkanie. No to nie jest taka znowu najgorsza frekwencja. Oczywiście najlepsza też nie jest, żeby było jasne. Jagiellonia chce przyciągać kibiców na stadion. Oczywiście najlepszym na to sposobem jest wygrywanie meczów, jest tworzenie dobrych widowisk, ale zawsze ważniejsze od dobrego widowiska, najlepszego nawet, i zremisowanego albo przegranego, jest wygrana, choćby i po brzydkiej grze, choćby i po samobuju, po golu strzelonym jakoś tam w sposób nieszczęśliwy przez rywali. 3 punkty to 3 punkty. Kończymy mecz, zapominamy o stylu. Jak to mawiał chyba Michał Probierz, każdy ma swój styl. W kiosku może to kupić, ale na boisku liczy się skuteczność w grze. Jagiellonia przegrywa kolejny pojedynek, ale na szczęście Michał Pazdan naprawia błąd Wdowika. Wdowik przegrał pojedynek z Amejałem, Amejał do Pazdana, ten znowu do Amejała. Znowu rywale prawą stroną, tym razem Grzegorz Tomasiewicz. Piłka w pole karne posłana, dobre ustawienie Skrzypczaka. Rywale przy piłce, jest Wilczek. Strzał! Broni Alomerowicz z bliska. Kapitalna akcja naszego bramkarza. Alberto Toril sytuację stuprocentową zmarnował w 77. minucie spotkania. Pierwszy celny strzał, bodaj pierwszy celny strzał Piasta Gliwice w tym meczu. Może jakieś tam próby w pierwszej połowie z rzutu wolnego, ale teraz Toril miał stuprocentową sytuację, powiedzmy
8 metrów od bramki Jagiellonii, na wprost bramki Jagiellonii i strzał, no wprost Walomerowicza, ale też Zlatan musiał stać tam, gdzie stał, żeby tę piłkę odbić, a potem złapać. A więc uciekliśmy, wróciliśmy z dalekiej podróży, jak to się mówi. Nie ma 1-1, Jagiellonia być może w myśl zasady niewykorzystane sytuacje się mszczą, zdobędzie drugą bramkę. Takie sytuacje mogą też naszych zawodników podbudować, troszkę sfrustrować graczy z Gliwic. Dobry odbiór teraz na własnej połowie Wdowika, piłka do Guala. Niepotrzebny dribbling, ale też wybija piłkę na rzut z autu. Dla Jagiellonii Tom Hetley, kolejna zmiana, czwarta już w zespole z Piasta Gliwice. Tym razem schodzi Grek Aleksandros Katranis z boiska, a w jego miejsce wchodzi z graczem 14 Jakub Holubek, piłkarz kolejny ze Słowacji. Jest Tomasz Huk, jest Franciszek Plach, jest Jakub Holubek. No to tych Słowaków troszeczkę w drużynie z Gliwic mamy. I Jagiellonia na połowie drużyny przeciwnej. 78 minuta gry, drużyna z Białegostoku walczy o piłkę pod linią końcową boiska, na połowie Piasta, rywale to wybijają, ale przejmie Pospisil do Guala. Gual do kogo? Do Czernycha, piłka w pole karne, czy nie był na spalonym Fiodor Czernych? Sędzia nie podnosi chorągiewki, wycofanie do Tomasza Przykryla od Czernycha, wymiana podania z pomiędzy Czernychem i Przykrylem. Czernych próbuje dośrodkowania, nie, tylko zamarkował i podał do Przykryla. Przykryl schodzi z piłką do środka, do Imaza. Imaz w pole karne, do Przykryla. Przykryl wykłada piłkę sam sobie, lewa noga. Słupek ratuje rywali, Gual nie dobije. Tomasz Przykryl w 79 minucie po indywidualnej akcji właściwie chciał z tą piłką wbiec do bramki. W ostatniej chwili trafił w słupek. Czy to był tylko... czy to był Przykryl, czy to był Imaz? Czy to był Imaz, czy Przykryl? No w każdym razie piłka po strzale gracza Jagiellonii ląduje na słupku bramki Piasta Gliwice. Jak to mówiłem, sytuacje mogą się zemścić niewykorzystane. Miał swoją setkę Alberto Toril z Piasta Gliwice. Nie udało mu się na szczęście pokonać Zlatana Lomerowicza, a w tej chwili słupek ratuje Piasta Gliwice od straty bramki, ale Jagiellonia ma rzut rożny. Piłka odbita do Przykryla za pole karne. Zablokowany strzał czeskiego pomocnika Jagiellonii Białystok. Piłka wraca do Michała Pazdanna, ten do Alomerowicza, uprzedzony Toril przez Alomerowicza. Piłka wybita na połowę rywali i mylą się gracze Piasta. Odzyskujemy piłkę i jest znowu piłka dla Jagiellonii na połowie drużyny z Gliwic. Jagiellończycy spokojnie, Bartłomiej Wdowik czeka, aż pokażą się koledzy z drużyny do gry. Tym najbardziej aktywnym jest Gual, ale piłka pod linię końcową do Imaza. Imaz traci ją, czy nie? Sędzia pokazuje, gramy dalej. Walka o piłkę w parterze. Gracz Piasta Gliwice pozbierał się w tej akcji, wybił piłkę na naszą połowę, ale tutaj Skrzypczak do spółki z Cyru odcinają od podania Torila. Walka na środku boiska. Tutaj Wilczkowi piłka uciekła na tyle dobrze, że przejął ją Pospisil. W prawą stronę do Czernycha. Czernych atakuje gracza Piasta Gliwice i zmusił go do wybicia piłki na aut. A ten strzał, o którym wcześniej mówiłem, to rzeczywiście akcja Tomasza Przykryla. Minął dwóch obrońców Piasta Gliwice, ale piłka po jego strzale trafiła w słupek bramki i Piasta Gliwice. A więc najpierw setka zmarnowana przez Torila dla Piasta, potem nieszczęśliwy strzał w słupek Tomasza Przykryla. To końcowe minuty tego spotkania. Rozpoczęła się 81. Jagiellonia prowadzi 1-0 i te ostatnie minuty są już bardziej obiecujące dla Jagi. Już troszkę Piast jakby zmęczony tymi atakami bezskutecznymi. Jagiellonia w polu karnym, no ale niedokładne podanie Tomasza Przykryla w pole karne do Czernycha. Ten stał odwrócony tyłem do bramki Piasta. Dobrze pilnował go Jakub Czerwiński, gracz drużyny przyjezdnej. No i piłka uciekła za linię końcową boiska. Gracze z Gliwic od własnego pola, od własnego 5 metra, wszerz pola karnego. Nasi naciskają, jest okazja do odbioru na połowie Piasta Gliwice. Chrapek jednak wygrywa pojedynek z Wojciechowskim. Uwolnił się, zagrał w lewą stronę do Mosura. Mosur ma z lewej strony Masiewicza i gra do niego krótko przez linię końcową, ale ten pilnowany przez Guala. Gual w lewą stronę, tam któryś z tych nowych graczy Piasta, zdaje się Jakub Holubek, kręci, ale podaje na własną połowę do Mosura. Mosur na środek, na własnej połowie do Czerwińskiego, rozciągnie Jakub do Tomasa Huka. Huk do Amejała. Amejałowi piłka uciekła na aut, nie, utrzymał ją, ale Jagiellonia walczy o piłkę cały czas, no i odzyskała ją na własnej połowie. Oliver Wojciechowski dobrze uciekł
Amajałowi. Piłka do Wdowika. Wdowik we własne pole karne. Oj, żeby tam się nie pomylić przypadkiem. Piłka jest do Skrzypczaka. Przedłużył nasz środkowy obrońca do Alomerowicza. Alomerowicz bez patyczkowania się na połowy rywali. Tutaj Gual walczy o piłkę. Przegrywa jednak walkę o pozycję z Mosurem. Jest Tomasiewicz. Znowu Piast aktywny. Na własnej połowie wymienia często podania, szybkie podania. Ale Jagiellonia przynajmniej tę grę utrzymuje daleko od własnego pola karnego. Ariel Mosur wbiegł w pole karne. Nie w pole karne, a na połowę gry Jagiellonii Białystok. Rozciągnął grę do niepilnowanego z prawej strony Michała Chrapka. Chrapek ma Michaela Amejao. Ten dobrze dysponowany i dobrze wyszkolony technicznie. Ciemnoskóry zawodnik, ale chłopak z polskim paszportem, urodzony w Polsce. Tata z Afryki, mama Polka. I taki właśnie kolor skóry wyszedł tego kędzierzowego Michaela Amejao. Znowu rzutny dla Piasta Gliwice. 83. minuta meczu. Jest przy piłce Tom Hetley. Jest cała Jagiellonia skupiona na 16. metrze własnego pola karnego. Jest też przy piłce Holubek. Piłka jednak od Hetleya w pole karne. Skacze Michał Pazdan. Strącają tam rywale głową. Jeszcze wybijamy. Jeszcze problem jakiś, ale wyjaśniamy to. Fiodor Czernych piłkę w hokejowym stylu na uwolnienie, na połowę przeciwnika. Tam czeka na nią bramkarz Franciszek Plach. Do Grzegorza Tomasiewicza. Przy nim równie niski Oliver Wojciechowski. Plach piłkę dostał od Tomasiewicza. Do przodu, ale tutaj wybije ją głową Michał Pazdan na połowę przeciwnika. Do Czernycha. Czernych do Wojciechowskiego. Wojciechowski faulowany. Nie, sędzia puszcza grę. Ruszył do przodu Czerwiński. Czysto powstrzymywany przez Czernycha. Ta akcja się zatrzymała. Nie faulował Imaz, żeby nie dostać czerwonej kartki, czyli drugiej żółtej. Wyszedł wysoko z pola karnego i blokuje rywali blisko linii środkowej Bogdan Cyru. Ta gra Piasta znowu zatrzymana. Ruleta na środku naszej połowy, Chrapka, ale naciskany przez Pospisila oddaje piłkę do własnego bramkarza Michał Chrapek. Ta piłka zagrana przez Placha, bramkarza Piasta, już z 30 metra sprzed jego bramki do Tomasiewicza. Tam jest znowu Holubek. Holubek na własną połowę do Mosura. Mosur zagra w szerz, nawinął Guala na lewą nogę i rusza do przodu, ale krótko do Czerwińskiego. Czerwiński środkowo obrońca, a grę prowadzi na środku, jakby był rozgrywającym. No i teraz będzie faul na Tomaszu Przykrylu przez Michaela Amejała. Sfaulowany gracz Jagiellonii Białystok przy wybiciu piłki w defensywie na połowę rywali. No i Michael Amejał dostaje żółtą kartkę i tym kończy się ta akcja drużyny przeciwnej na naszej połowie. Dobra interwencja we własnym polu gry, na własnej połowie Tomasza Przykryla. Faul Michaela Amejała i żółta kartka. Sędzia tutaj ponagla naszych piłkarzy, żeby nie korzystali zbyt długo z tak zwanego bufetu, czyli z tych napojów, bo widać, że ta ciągła bieganina za piłką, bo jak się nie ma piłki, to trzeba za nią biegać, trzeba ją próbować odzyskiwać. I w związku z tym upływ sił duży, Piast też nie stoi na boisku, Piast też biega, ale wymieniając podania męczył się mniej niż Jagiellończycy, którzy walczą o odbiór tej piłki do końca meczu. 5 minut i 15 sekund czasu podstawowego. No troszkę tam sędzia oczywiście doliczy za te zmiany. Ze 3 minuty to minimum, może i 4. Jagiellończycy odzyskali piłkę na połowie rywali. Dobra praca Pospisila do Wojciechowskiego. Wojciechowski znowu do Pospy. Pospa po nogach Amejała, out dla Jagi. Zdecydowanie, ej, panie sędzio. Zdecydowanie out dla Jagiellonii, pokazał Daniel Stefański w pierwszym odruchu w drugą stronę, ale Maciej Stolarczyk doskoczył do asystenta i ten pokazał rzeczywiście out dla Jagi. Rzut z autu wykonany. Piłka znowu na aucie i znowu dla Jagiellonii. Niechcący trochę Martin Pospisil piłkę uderzył w klatkę piersiową Alberto Torilla. Z autu Jagiellonia do Imaza. Imaz chciał siatkę założyć Amajałowi. Po nogach gracza Piasta piłka wychodzi w aut. Jeszcze raz z tej samej strony boiska. Z lewej. Minuta kolejna minęła. Rozpoczyna się za niedługo 87. minuta gry. Mark Gual w polu karnym rywali. Oddaje piłkę za 16 do Imaza. Niedokładne to podanie. Imaz na wślizgu walczy. Walczy też Wojciechowski na wślizgu. Oj, teraz może być groźna sytuacja. Wilczek minął Bogdana Cyru. I teraz chyba dwóch piłkarzy Jagiellonii dostanie żółtą kartkę w tej sytuacji. Bo i Cyru, i Pazdan po prostu ciągnęli za koszulkę Kamila Wilczka. Nie wiem, czy tutaj Cyru to 100% dostanie żółtą kartkę, czy jeszcze i Pazdan w jednej sytuacji też nie dostanie żółtej kartki. Żółta kartka dla Bogdana Cyru. To absolutny hamulec bezpieczeństwa. Tutaj powstrzymany był przez Bogdana Cyru Kamil Wilczek, ale widać tę determinację w wolę, w odbiorze piłki. Nieważne, że żółtko.
jakby to powiedzieć, żeby brzydko tego nie powiedzieć. Pies to drapał, może tak to powiem, że żółta kartka, Bogdan Cyru zarobił żółtko, ale akcja Piasta zatrzymana na linii środkowej. Gdyby nie to, przewaga Piasta w tej kontrze byłaby chyba 4-2. Krótko wykonany rzut wolny przez Hetleja do Amejała, ten do Michała Chrapka, przy nim jest Oliver Wojciechowski, piłka do Amejała, piłka w pole karne zagrana, odbija to Pospisil, odbiera piłkę Imas i ruszamy z kontratakiem 3-3, ale no dziwna to rzecz. Oliver Wojciechowski traci piłkę, odzyskuje ją Imas, Czernych z lewej strony pola karnego, Fiodor Czernych w pole karne, jest tutaj przykry, przekłada piłkę na prawą nogę, przykry, ostry kąt, nie ma gola, nie ma strzału, wybijają rywale piłkę z pola karnego. Oj, trzeba teraz wracać, okazja do zdobycia bramki na 2-0 była przednia, ale nie było tak naprawdę strzału i ruszają teraz rywale. Jakub Cholubek, 1, 2, 3, 4, 5 piłkarzy Piasta pod naszym polem karnym. Jagiellończycy bronią się, piłka w pole karne, dobra interwencja, ale nie za daleko odbiliśmy piłkę przed pole karne. Jest Michał Chrapek, strzał. Taki strzał rozpaczy, piłka ląduje za linią końcową boiska, nad poprzeczką bramki. Ależ się tutaj zagotowało z jednej, drugiej strony. Najpierw kontra Jagi, potem odpowiedź Piasta. Wszystko to nieskuteczne. Zmiana w drużynie Piasta Gliwice, już ostatnia, piąta w tym meczu. Schodzi Grzegorz Tomasiewicz, a w jego miejsce, zakładam, wchodzi kolejny ofensywny gracz, 37, Christian Reiner, austriacki zawodnik. A może to jest tak, że Reiner wchodzi do defensywy po to, żeby mógł przesunąć się na te ostatnie minuty. Rozpoczęła się 89. podstawowego czasu, żeby do przodu mógł przesunąć się Jakub Czerwiński. To już Piast praktykował kilkakrotnie w poprzednich sezonach, kiedy nie szło, kiedy trzeba było rzucić siły do przodu. To trener Waldemar Fornalik przesuwał Jakuba Czerwińskiego do przodu, a na jego miejsce w defensywie na środku zajmował inny zawodnik. W tym wypadku mam wrażenie, że to jest tak będzie. Chociaż na razie i Reiner, i Czerwiński są graczami ustawionymi do odbioru piłki, nie do ataku. Bogdan Cyru, dobra interwencja. Czekał za długo na piłkę Mark Gual. Przejęli to rywale, ale chyba uprzedzi to Rila Tomasz Przykli. Tak jest, wziął go na plecy. Oddał piłkę do tyłu do Mateusza Skrzypczaka. Skrzypczak na linię środkową do Guala. Gual znowu piłkę oddał rywalom. Piłka trafiła jednak do naszego Martina Pospisila. Rywale na chwilę. Bogdan Cyru na chwilę. I znowu Michael Amejał z prawej strony pola karnego. Minuta i 5 sekund do zakończenia podstawowego czasu gry. Jeszcze będzie na boisku jedna zmiana. Przygotowany do wejścia na plac gry Mateusz Kowalski. Nic kompletnie o tym chłopaku nie wiem. Nie przygotowałem się do lekcji. Nawet nie wiem, ile ma lat. Nawet nie wiem, na jakiej gra pozycji. Ale to trzeba zaraz będzie szybko sprawdzić, jak będzie okazja do tego, żeby jakaś przerwa w grze się zdarzyła. Na razie rywale. Piłkę oddali nam za darmo. Jest piłka w rękach Zlatana Alomerowicza. No to ja tutaj szybko sobie odpalę jakąś stronę, na której będzie można w międzyczasie, komentując mecz, też sprawdzić, cóż to za zawodnik Mateusz Kowalski i czym się ten gracz charakteryzuje w Jagiellonii Białystok, oprócz zapewne tego, że jest zawodnikiem młodym. Czy wejdzie na plac gry, czy nie? Na razie mamy 20 sekund do zakończenia podstawowego czasu gry. No więc czekamy na to, jak sędzia przedłuży to spotkanie, jak bardzo przedłuży. No i też czy będzie okazja do tego, żeby wszedł na boisko młody Mateusz Kowalski. Sprawdzamy na stronie 90 minut, 5 minut sędzia dorzucił do tego spotkania, a więc naprawdę bardzo dużo czasu jeszcze do końca meczu zostało. Patrzymy, Mateusz Kowalski jeszcze czeka na wejście na boisko. Na razie Piast Gliwice ma rzut wolny w tym doliczonym czasie. Jest piłka w polu karnym Jagiellonii i groźny strzał. Nie będzie groźnego strzału. Nie ma piłki dla Jagiellonii. Jest chyba rzut rożny, choć tam strasznie denerwuje się Zlatan Alomerowicz w własnej bramce. A Mateusz Kowalski to chłopak pochodzący z Tczewa. Jeśli dobrze widziałem, wcześniej grał w Gryfie Tczew, ale też od juniorskiego wieku w drużynie z Białegostoku. Więc on czeka na swój debiut, a ten chłopak ma dopiero 16 lat. Ciekawe, za kogo wejdzie, ale tym będziemy się martwić w następnych sytuacjach, kiedy piłka już będzie bezpiecznie w rękach na przykład Zlatana Lomerowicza. Będzie czy nie? Na razie nie, ale wybija piłkę za 16 Lomerowicz. Ruszył do przodu z kontrą Martin Pospisil. Chciał zagrać do przodu, zatrzymali to rywale, ale jeszcze jedna okazja do zagrania do przodu. I po nogach przeciwnika zagrał tutaj Martin Pospisil. No i będzie zmiana. Mateusz Kowalski, na pewno jest to zawodnik o doskonałych warunkach fizycznych. Tak patrzę, o pół głowy wyższy
od trenera Macieja Stolarczyka. Ten przecież był obrońcą środkowym. No więc chłopak nie ułomek. Zmiana taka, powiedzielibyśmy, symboliczna. Schodzi zdobywca jedynej bramki w tym meczu. Być może bramki na wagę zwycięstwa. Numer 11, Jesus Imaz. Za chwilę Państwo usłyszą burzę braw dla Jesusa, który oddaje kapitańską opaskę, bo dzisiaj Jesus był kapitanem Michałowi Pazdanowi, a w jego miejsce, no, dwukrotnie młodszy od Jesusa, Mateusz Kowalski. Jak piękne historie pisze ta piłka nożna. Taki Mateusz Kowalski, kiedy Jesus zaczynał grać w piłkę, to Mateusza jeszcze w ogóle na boisku nie było, a teraz jest i będzie miał swoje szanse. Wygląda więc na to, że jest to gracz ofensywny. Jesus Imaz, skandują kibice z Ultry. Tutaj ponad 8 tysięcy widzów na żywo ogląda to spotkanie. Inni w telewizji, jeszcze inni słuchają w Radiu Białystok. No i tych pozdrawiamy najbardziej, tych lubimy najbardziej. Tych, którzy razem z nami zaciskają tutaj kciuki za Jagiellonię. Mark Gual w pole karne szarżuje, ale szybszy od niego, choć ma 90 minut w meczu w tych nogach już Jakub Czerwiński. Michael Amiau i walczy bardzo aktywnie, dzielnie Mateusz Kowalski i zmusił do błędu rywala. I out dla Jagiellonii Białystok. Już nawet nie liczę tych doliczonych minut. Nie włączyłem stopera, nie ma to znaczenia. 5 minut leci od licza i Jagiellonia być może będzie cieszyć się z pierwszych 3 punktów w tym sezonie. Kolejny mecz w najbliższy piątek o 20:30 przyjeżdża Beniaminek, ale jakaż znakomita firma. Widzew Łódź, który po długich latach niebytu wraca do piłkarskiej ekstraklasy w naszym kraju. Powiedzielibyśmy do piłkarskiej elity, choć w przypadku polskiej ligi mówić elita. No, to taka elita sobie. Jagiellończycy na własnej połowie będą za chwilę znowu się bronić, bo faul naszego gracza na piłkarzu Gliwic. Rzut wolny dla Piasta. Franciszek Plach wygania wszystkich zawodników z drużyny w niebiesko-białych strojach na połowę Jagiellonii. Oczywiście cała Jaga broni się też na własnej połowie. Teraz takie zgrupowanie na połowie naszej połowy wszystkich zawodników poza bramkarzami. Taki trochę młyn w futbolu amerykańskim albo w rugby. Jagiellonia wychodzi z kontrą. Sytuacja sam na sam. Mateusz Kowalski w pole karne. Kowalski! Gol! 16-latek debiutuje i zalicza zwycięską bramkę. Teraz już zwycięską bramkę dla Jagiellonii. Mark Gual do Mateusza Kowalskiego. 16-letni debiutant. Cóż za historia! Cóż za kapitalna historia! Jesus schodzi, Mateusz wchodzi. Ten chłopak, ten 16 lipca 2022 zapamięta do końca życia. Co za wejście Kowalskiego na tych swoich długaśnych nogach. Ruszył w tempo do podania Guala. Wyszedł sam na sam. Minął strzałem Franciszka Placha. 2-0 w doliczonym czasie gry. Kapitalne wejście Mateusza Kowalskiego. Będzie okazja porozmawiać. Będzie okazja go poznać, bo ja nie mam pojęcia. Do wczoraj, do dzisiaj, jeszcze 5 minut temu nie wiedziałem, że w Jagiellonii jest taki zawodnik. A jest. I wpisuje się na listę strzelców. 16-letni chłopak. Za chwilę usłyszy, jak kibice skandują jego nazwisko. Ale wcześniej Zenek Martyniuk. I 2-0 dla Jagi. To był Zenek, a teraz 8236 kibiców wykrzyczy nazwisko Mateusza Kowalskiego. 60 numer na plecach. Mateusz! Mateusz! Znakomita historia. Brawo, widać teraz zdjęcia wyświetlone na telebimach. Młodziutka twarz, szczuplutki zawodnik ze 185 wzrostu. Chodzi teraz, uśmiecha się pewnie do trenera Stolarczyka. Wyściskał Stolarczyk Kowalskiego. Kowalski wyściskał Stolarczyka. I tak to się panowie wyściskali, jak tata i syn, który wrócił z kolonii letnich z Jantara albo skądś tam jeszcze. Nie wiadomo, w każdym razie Jagiellonia ten mecz wygra. No niechby teraz Piast nawet strzeli tę bramkę na 2-1, ale nie strzeli. Jagiellonia wygrała ten mecz 2-0. Znakomity początek Jagiellonii. Pierwsza połowa bardzo dobra z golem Jesusa Imaza w 29 minucie. W drugiej Piast miał przewagę. Piast miał idealną sytuację, żeby strzelić bramkę na 1-1. Ale Toril przegrał pojedynek sam na sam ze Zlatanem Alomerowiczem. A to się zemściło w doliczonym czasie gry. Mark Gual do debiutanta, 16-letniego Mateusza Kowalskiego. Ten na 2-0. I takim wynikiem kończy się to spotkanie.
Inauguracja dla Jagiellonii udana, oby równie udana była druga kolejka. Jak mówiłem wcześniej, 22 lipca, kiedyś święto państwowe w naszym kraju, powiedzielibyśmy w dniu wedla, Jagiellonia podejmie Widzew Łódź o 20:30 w piątek. Zapraszam już dziś na relację z tego spotkania. Dziś za wspólnie spędzone ponad 90 minut dziękuję Jerzy Kułakowski. Oczywiście o tym meczu będziemy mówili w naszych wiadomościach, w naszych serwisach sportowych i jutro w Sportowym Wieczorze również. Halo Studio.